Do Marii Kalerówny, Kolonia, 18 sierpnia 1874. Moja droga i kochana pani. Nie mogłem wymóc na sobie, żeby nie napisać do mojej pani wcześniej niż zostędy. Piszę więc z pierwszego miasta, w którym zatrzymaliśmy się trochę dłużej. Aleksandrów przejechaliśmy bez żadnych trudności co do paszportu. Była już noc, którą po części przespaliśmy i rozbudziliśmy się dopiero świtaniem. Kiedy Torun i Bydgoszcz daleko już zostały za nami. Jechaliśmy dalej krajem równym, płaskim, jednostajnym, bardzo starannie uprawnym, ale widocznie słabo urodzajnym. Wkrótce jednostajność widoków poczęła nas nużyć. Te wioski wiecznie też same, o białych domach czarnokratowanych z czerwonymi dachówkami. Te pola pocięte w jednostajne szachownice, wszystko to, zwłaszcza zmęczonemu nocą i drogą podróżnikowi, wydaje się dziwnie nudne. O godzinie ósmej świsty lokomotywy oznajmił nam Berlin. Miasto nie podobało mi się niesłychanie. Przejeżdżałem przez nie z foksalu kistrzyńskiego na Magdeburski. Ponure, martwe jakieś, i pomimo wspaniałości, dziwnie pozbawione wdzięku i smaku tak jak i ludzie je zamieszkujący. Nie zatrzymywaliśmy się tu, bo nie było czasu i po półgodzinnym spoczynku ruszyliśmy dalej. Droga takaż sama, płaszczyzna, też same wioski i pola. Nudno, ach, jak nudno. Dopiero od Magdeburga droga poczęła się ożywiać, grunt faluje się coraz bardziej, wzgórza piętrzą się wyżej i wyżej. Gdzie Gdzieniegdzie na górze sterczą ruiny jakiegoś burgu, słowem piękniej i weselej. Od Krajensen droga staje się śliczna. Ach, moja droga pani, co za bogaty kraj. Kominów fabrycznych lasy całe, wzgórza pokryte dębowymi lasami. Tu i łowdzie zwierciadła wód, wszędzie piękność, zamożność, wesołość i swoboda. Na koniec, dotarłszy do Elberfeld, podróżny widzi przed sobą prawdziwą panoramę, która znika mu z oczu razem z zachodzącym słońcem. Do kolonii przybyliśmy nocą i stanęli z tej strony Renu na przedmieściu Deutz. Tu nocowaliśmy i spędziliśmy jeszcze dzień aż do ósmej. Zwiedziliśmy wszystko: katedrę, ogród zoologiczny, akwarium i botanikę. Cudne miasto. W tej chwili, gdy to piszę, ciemno już i za kwadrans ruszam. Noc już. Ren szumi przed oknami, a z drugiej strony wieże miasta rozpływają się we mgle. Szeregi świateł odbijają się w wodzie. Od czasu do czasu zaszumi statek parowy i dolecą śpiewy lub muzyka. Ale powoli wszystko zapada w ciszę. Trochę senną, a bardzo romantyczną. Czuję się swobodny. Szczęśliwy. I gdybyś ty jeszcze moja ukochana Pani, była przy mnie, nie brakłoby mi niczego. Teraz stanęlibyśmy w oknie i poglądali na ren i należącą z drugiej strony kolonie, na szeregi świateł, wreszcie na ciche gwiazdami zasypane niebo. Cożbym bym dał za to, gdybym mógł podzielić się z Tobą całą tą masą wrażeń. Ale kończę już Wybacz Pani. Bezładność i kaligrafią tego listu Pośpiech mnie tłumaczy W tej chwili stoi nade mną portier z rachunkiem I oznajmia, że czas jechać na centralny banchow Całuję więc twoje ręce, moja ukochana i droga pani Nawet od listownej rozmowy z tobą Trudno mi się oderwać Z natychmiast napiszę I oznaczę adres mieszkania Gdybym mógł otrzymać odpowiedź na ten list To proszę adresować poster stąd Ostędę Adres mój, Belgia, Ostende, Rue de Flandre, numer 3. Piątek, dnia 21 sierpnia 1874. Jeszcze onegdaj przybyłem rankiem do Ostendy, ale umyślnie trochę zwlokłem pisanie listu. Raz dla zebrania większej liczby wrażeń, a powtórę dla zaprowadzenia między nimi większego ładu. Wyjechałem z kolonii we wtorek wieczór. Dopiero na dworcu kolei dowiedzieliśmy się z moim towarzyszem, że wypada nam się rozłączyć nie w Verwie, jak myśleliśmy początkowo, ale natychmiast. Całą noc byłem w drodze i po największej części spałem, a spałem tym wygodniej, że jechał pierwszą klasą, bo z kolonii inna nie idzie. W ten sposób przespałem Akwizgran i obudziłem się dopiero na granicy Belgii w Verwie, gdzie jest rewizja rzeczy. Tu dopiero pierwszy raz od czasów wyjazdu ze Skierniewic, a raczej z Polski, usłyszałem język francuski. Wydostałem się więc już z Niemiec. Ucieszyło mnie to tak, jakbym się dostał między swoich. Przez jakiś czas nie spałem, ale wyglądałem oknem, chcąc choć cokolwiek dojrzeć, jak wygląda kraj, do którego wjechałem. Noc była pochmurna i ciemna. Drobny deszczyk mżył od czasu mego wyjazdu z kolonii i przejmował wilgocią odzież i włosy. W ogóle niewiele mogłem dojrzeć, a miasto i wsie uciekały po obu stronach drogi prawie niedostrzeżone. Co chwila tylko na ciemnym i chmurnym tle nocy rysowały się buchające dymem i skrami kominy fabryczne, których tu taka mnogość, jak u nas sosen w borach, i wielkie piece, chód czy giserni, dzień i noc rozpalone do białości. Piece te, zwłaszcza w nocy, przedstawiają wspaniały widok: krwawe blaski płomieni, huk młotów, zgrzyt żelaza i łoskot wszelkiego rodzaju machin parowych, sylwetki ludzkie czerwono oświetlone, kręcące się z jakimś gorączkowym pośpiechem na wszystkie strony, słupy iskier, kłęby dymu. Szczególniejszy jakiś zapach węgla i saletry, który przejmuje w tych okolicach całą atmosferę. Wszystko to ma w sobie coś chaotycznego, dzikiego, ale i wspaniałego zarazem. Mimo woli przychodzą na myśl majestatyczne, choć pełne grozy obrazy piekła danta. Ale oto po chwili wszystko się zmienia. Ciemno, ponuro, duszno jakoś. Oto pociąg przebiega tunel między Pepinster i Nesowo. Tunelów takich i większych, i mniejszych, pełno tu przez całą drogę, a czasem nawet przechodzą przez tak małe wyniosłości, że trudno sobie zdać sprawę, dlaczego je budowano. Z werwie po dwóch godzinach przybyłem do Lierz, ale ciemność nie pozwoliła mi dojrzeć miasta. Zresztą i pociąg, w którym jechałem, nie zatrzymywał się nigdzie długo. Byłem bardzo zmęczony i wkrótce sen mnie zmożył na nowo. Rozbudziłem się jednak jeszcze przed świtem, na godzinę drogi przed Brukselą. Była to chwila pierwszego brzasku. Lampy w wagonach pobladły już cokolwiek. Spojrzałem po twarzach moich towarzyszów. Spali wszyscy, w najrozmaitszych pozycjach. Prócz jakiegoś Anglika, który najspokojniej spoglądał na mnie, a raczej... Na mój łokieć przez binokle. Nie rozumiałem z początku, co mógł ciekawego upatrzyć w moim łokciu. Wkrótce jednak przekonałem się, że łokieć ów spoczywał na jego filcowym kapeluszu, który w czasie snu spadł mu z głowy. Przeprosiłem go najmocniej, na co Anglik oświadczył, że nic nie szkodzi i że nie chciał mnie budzić dla takiej bagateli. Przykro mi było, bo bagatela ta była tak pognieciona, że gdy ją włożył na głowę, wyglądał, jak to u nas mówią, jak nieboskie stworzenie. Ale z tego powodu zawiązała się między nami pogawędka. Bóg jeden wie, jak mogliśmy się zrozumieć, bo Anglik umiał ze trzy słowa po niemiecku, ze trzy po francusku, a zresztą tylko po angielsku. Utworzyliśmy więc piękną mieszaninę wszystkich języków na świecie z dodatkiem migów, którymi ratowaliśmy się w razie potrzeby. W ostateczności wpadłem jeszcze na łacinę. Anglik nie umie, prócz kilku słów i po łacinie. Zresztą, choć sili się na francuski, to tak wymownie, że nie rozumiem ani słowa. Zacząłem się śmiać, a on także. Tymczasem przybyliśmy do Brukseli. Była godzina piąta rano, według warszawskiego południka czwarta. Dzień bielał już na dobre i wszystkie przedmioty można było widzieć niewyraźnie. W Brukseli następuje zmiana pociągów i ze dwie godziny odpoczynku, a że pociąg zatrzymuje się prawie w środku miasta, Anglik więc zaproponował mi, żebyśmy poszli je zwiedzić. Na ulicach pusto było jeszcze zupełnie. Miasto spało. Tu i owdzie tylko turkotały wozy przeznaczone do wywożenia śmieci z ulic, a zaprzężone w ogromne flamandzkie konie. Miasto schludne, wesołe. W niektórych nawet miejscach, mianowicie na placu Leopolda, piękne, ale zresztą nie przedstawiające nic szczególnego i bez przedmieść o połowę przynajmniej od Warszawy mniejsze. Najpiękniejszą rzeczą jest park, położony w samym środku, a pełen ogromnych drzew nieznanego mi gatunku. Pałac Królewski za to niewiele piękniejszy niż u nas dom Kronenberga. Jest tu podobno wspaniały ogród zoologiczny, ale nie był jeszcze otwarty, a zresztą leży daleko za miastem. Z tym wszystkim ten powierzchowny przegląd Brukseli tyle nam zajął czasu, że tylko co nie spóźniliśmy się na pociąg. Wyjechaliśmy koło siódmej. Przez drogę przyglądałem się okolicy. Bogato wszędzie, ludno wszędzie, znać, że kwitnie przemysł i handel, znać, dostatek. Kraj cały wygląda literalnie jak najstaranniej uprawny ogród. Jak okiem dojrzeć rozciąga się bujna płaszczyzna, a na niej tysiące wiosek, miast, miasteczek, fabryk i pieców hutniczych. Między szeregami drzew i całymi lasami chmielników żółcieją tu i owdzie niewielkie łany zboża. Po części pszenicy, jęczmienia, owsa. Z tym wszystkim ziemia nie tylko nieżyźniejsza niż u nas, ale nawet mniej żyzna. Znać prawdę, powiedział klonowicz, że Polska cała na żyznym zagonie usiadła, jakby uboga na łonie. Czyli, inaczej mówiąc, takiej błogosławionej ziemi jak nasza nie ma prawie nigdzie. I gdyby tylko pracy przyłożyć, gdyby skrzętności więcej i wytrwania, zmienilibyśmy nasze pola na bujniejsze jeszcze ogrody. Ogólny widok kraju nie różni się wielce od stron naszych. Równina i równina... Powalowana lekko, jak na przykład u nas koło rawy, od i wszystko. Kanały dosyć częste, ale w ogóle wód niewiele. Krajobraz mniej nawet piękny od naszego, bo mniej naturalny i zakopcony wiecznie dymem. Klimat za to o wiele łagodniejszy. To jest, nie masz tu ani takich upałów w lecie, ani mrozów w zimie. Jest to klimat morski. Słońce świeci, pogoda. Zdaje się, powinien być upał. A tymczasem łagodne, można rzec niewypowiedzianie słodkie tchnienie wiatru łagodzi znojne gorąco, odświeża powietrze i napełnia piersi prawdziwą rozkoszą. Taki jest ogólny widok Belgii, widziany przez okna wagonu. O dziewiątej byłem już w Ostendzie. Pytam portiera o list do mnie, w którym naimski miał mi dać adres mieszkania. Nie ma. Co tu robić? Nie ma innej rady, jak jechać do hotelu. Jakoż i tak zrobiłem. Stanąłem niedaleko morza. Hotel Saint-Denis, rue de la Chapelle. Dano mi pokoik na drugim piętrze, mający bez przesady dwa kroki wzdłuż i dwa wszerz. Umyłem się, bo przyjechałem tak zakopcony jak kominiarz. Przebrałem się i dalej do morza. Do Marii Kalerówny. Moja droga i kochana pani. Może względem człowieka jest nieskończonością i jak każda nieskończoność uciska umysł ludzki. Jest to coś, z czego na razie nie można sobie zdać sprawy. Okiem nie ogarniesz, uchem nie uchwycisz, rozumem nie pojmiesz. Człowiek po prostu gubi się w morzu. Przedmioty nas otaczające mają pewną wielkość. Morze przechodzi nasze pojęcie wielkości. Inne przedmioty mają kształt. Może nie ma kształtu, inne przedmioty mają barwę, może nie ma barwy, inne mają granice, może nie ma granic. Słowem może, jakkolwiek jest czymś materialnym, wymyka się zarówno zmysłom, jak i umysłowi. Stąd pierwsze wrażenie jest jakby nieprzyjemne i przygniatające. Człowiek przymyka oczy i czuje się nicością powoli dopiero przyzwyczaja się do tego widoku i uczy się w nim orientować dziś już i ja przyzwyczaiłem się ale pierwszego dnia przeszedłem całą tę falę wrażeń o których wspomniałem teraz widzę może takim jakim jest obiektywnie to jest nieskończoną wiecznie rozkołysaną i wiecznie szumiącą płaszczyznę zielonawego to żółtawego to błękitnego to wreszcie nieokreślonego koloru Płaszczyzna ta ucieka w dal przed okiem i zdaje się podnosić i formować jakby ogromne płasko wzgórze. Choćby ktoś stanął na najwyższym nawet brzegu, dal morza zdaje się zawsze być wyżej. Tak przedstawia się morze. Na Dydze wieje ciągle silny wiatr, którego nie czuć w głębi kraju. Wieje albo z morza, albo z lądu. Powierzchnia wód nigdy nie bywa gładką. Stawy nasze, rzeki i jeziora tak czasem się uciszą i wygładzą, że zdają się spać. Wówczas to powierzchnia ich przedstawia się jak zwierciadło lub jak szyba szklana, w której przegląda się całe niebo, a w nocy księżyc i gwiazdy. Może przeciwnie. W dnie burzliwe ryczy, huczy jak grzmot i wyje, ale w najcichszą nawet pogodę zawsze bałwani się. Zawsze pieni groźnie i mruczy, rozbijając się z wściekłością obrzegi. Piękny jest widok morza od strony portu. Tu i owdzie w oddali bielą się żagle. Czasem widać słup dymu wznoszący się ku niebu. To statek parowy płynie z Duvry i za chwilę będzie już w porcie. Coraz bliżej i bliżej. Już można rozeznać komin i banderę. Kołysze się na falach, czasem wspina się na szczyt bałwanu, tak że widać go niemal w całości, to znów pogrąży się w bruździe między falami, że tylko komin i maszty sterczą nad wodą. Zeszedłem z dygi na płaskie, piaszczyste wybrzeże. Była to chwila odpływu. Fale cofają się, zostawiając po sobie na piasku porosty, muszle, obrzydliwe kraby. Obrzydliwsze jeszcze pająki i najobrzydliwsze ze wszystkiego galaretniki barwy zielonawej, niewiele różniącej się od wody. Mnóstwo dzieci biega z rydelkami po mokrym jeszcze piasku. Amatorowie wyszukują małych, czarnych muszelek zwanych mule i wyjadają ze środka silmaki jeszcze ociekające wodą morską. Fale ustępują coraz dalej, a w miarę jak odkrywają coraz więcej dna... Zaraz dzieci biorą je w posiadanie. Z dala widać w morzu wózki, a przed wózkami od strony morza mnóstwo kąpiących się kobiet, mężczyzn i dzieci w pstrych kostiumach. Kiedy bałwan przychodzi, nakrywa wszystkich jakby ogromną białą zasłoną i po chwili dopiero głowy na nowo pokazują się nad wodą. Na dydze mnóstwo spacerujących. Tu wznosi się wspaniały kursal. Pełno Anglików, Francuzów, Niemców, Amerykanów, Polaków, Moskali, Włochów i wszelkiego rodzaju obcokrajowców spaceruje tam i na powrót lub siedzi między szklanymi ścianami kursalu, spoglądając na morze przez perspektywy lub bawiąc się różnojęzyczną rozmową. Patrzyłbym był na to wszystko Bóg wie, jak długo, gdyby nie to, że trzeba było wracać do miasta i szukać sobie mieszkania. W hotelu drogo kosztuje. Wróciłem więc i przy wejściu na Rue de Flandre spotkałem znajomego, niejakiego pana Mateckiego z Warszawy, który bawił tu już od dni dziesięciu i znał miasto lepiej ode mnie. Z pomocą tegoż pana Mateckiego znalazłem mieszkanie, jak na tutejsze ceny bardzo niedrogie, bo za dwa franki na dobę, na Rue de Flandre numer trzy. Jest to jeden pokoik, dość spory. Ładnie umeblowany i idealnie czysty. Moja gospodyni, dość tłusta i dość przystojna flamandka, nazywa się poetycznie Esperance. Zarazem usługuje mi, czyszcząc rzeczy, obuwie i tym podobne. Kto by to u nas uwierzył, że córka właścicielki kamienicy, średnio wykształcona, ubierająca się tak jak wszystkie panie na świecie, nie wstydzi się usługiwać? Ha. co kraj to obyczaj. U nas inaczej inaczej inaczej. W hotelu, w którym się zatrzymałem chwilowo, sądeni, zdarli mnie bez miłosierdzia. Ale teraz, gdy się już urządziłem, poznaję, że drożyzna, jakkolwiek znaczna, nie jest jeszcze tak wielka, jak mówią. Wydatki moje dzienne, oprócz opłaty za kursali, za kąpiele, oprócz kostiumu i płóciennych trzewików, są następujące. Mieszkanie dwa franki, śniadanie jeden frank, obiad trzy franki pięćdziesiąt centimów, kolacja pięćdziesiąt centimów, służbie dwadzieścia centimów, co na nasze pieniądze wynosi 14 zł. Zatem tyle prawie, ile wydaje w Warszawie. Kursal, kąpiele, kostium i inne nieodzowne przy kąpielach sprawunki kosztowały mnie drogo, bo około 70 franków. Pierwsze dnie rozglądałem się na wszystkie strony. Odbyłem już podróż morską trwającą dwie godziny na jachcie spacerowym Leopold II. Czas był spokojny, a chociaż statek kołysał się silnie, tylko kilka osób wypłaciło zwykłą daninę Neptunowi. Co do mnie, nie czułem nic. I prawdopodobnie nic bym nie czuł, choćbyśmy jechali i dalej, bo nie wszystkie osoby doznają choroby morskiej. Pochlebiam sobie, że należy do tych szczęśliwych wyjątków. Po dwugodzinnej podróży Ostenda poczyna roztapiać się we mgle i niknąć z oczu. Zupełnie jednak, zwłaszcza dla dobrych oczu, nie ginie. Taka podróż jest to niewypowiedziana rozkosz. I chętnie pojechałbym do Douvry, gdybym tylko znalazł dobre polskie towarzystwo. Do Douvry jedzie się tylko kilka godzin. A kosztuje tam i na powrót około dwunastu franków, czyli 24 zł na nasze pieniądze. Z tym wszystkim nie wiem jeszcze, czy pojadę. Drugiego dnia pobytu przetrząsłem port. Pozawierałem znajomości z majtkami i rybakami, którzy wyjeżdżają na połów na orkach na kilka dni. Orki są to głębokie i szerokie, a prawie okrągłe statki z obszernym dnem, mogącym objąć masy ryb. Widziałem mnóstwo najrozmaitszych gatunków ryb w porcie. Niektóre, zwłaszcza na przykład płaszczki i raje, mają prawdziwie potworne kształty. Wszystkie zaś, zwłaszcza większe gatunki, mają formy mniej złożone, mniej symetryczne i mniej wyraźne niż nasze ryby. Ugotowane są doskonałe, ale za życia pachną bardzo nieprzyjemnie. Muszę też wyjeżdżając, kupić sobie jakie pudełko i przywieźć na pokaz mojej pani kilka krabów, które przedtem umyślnie każę wysuszyć na słońcu. Szkoda tylko, że przy brzegach nie ma wielkich, a na pełnym morzu nie łapią ich, bo do jedzenia niedobre. W ogóle ryby morskie, tak jak i wszystkie żyjątka, są dosyć obrzydliwe, także wiele osób nie może znieść ich widoku. W porcie łapałem ryby na wielkie podrywki, których jest tu kilkadziesiąt, i ułowiłem kilka wcale znacznej wielkości, najwięcej jednak krabów, które wrzucają na powrót do wody. Z rybakami umówiłem się, że pojadę z nimi na połów i prawdopodobnie zrobię to, bo jestem ciekawy, w jaki sposób tu łapią wielkie ryby na pełnym morzu. Na trzeci dzień Podróż moja opisuje jakby drugą Odyseję. Odbyłem wycieczkę samotną, daleko brzegiem morskim, ale źle nazywam ją samotną. Myślałem bowiem przez cały czas o mojej drogiej i ukochanej narzeczonej. Tak więc odbyliśmy ją we dwoje. Nie mogę oderwać się od tej myśli, jakby nam tu było dobrze i rozkosznie we dwoje. Ty wiesz, moja droga, ukochana pani, że czych słów nie umiem trwonić daremnie, ale czasem taka porywa mnie za tobą tęsknota, że rady sobie dać nie umiem. W takich chwilach za fotografię twoją, za pierścionek twoich drogich włosów oddałbym wszystko, co posiadam. Czwarty dzień jestem tutaj. Obejrzałem wszystko, poznałem wszystko, przypatrzyłem się wszystkiemu. I znowu, myślą, biegnę przez całe setki mil, jakie dzielą mnie od ciebie, i myślą, wracam już, i na powitanie całuję nogi twoje. Czwarty dzień jestem dopiero i mimo wszelkich ciekawości, już mi tu nudno. Gdybym to mógł spodziewać się jak najczęściej listów pani, jakżebym ich wyglądał zawsze z utęsknieniem, a odbierał z radością. Jeżeli pani powie, że to przymówka o listy, powiem po prostu tak jest. To przymówka albo jeszcze inaczej to prośba, której śmiem się spodziewać, że serce pani nie pozwoli odmówić. Czy odebrała moja pani list, który pisałem z kolonii? Jeżeli tak jest, to proszę mi wybaczyć zarówno pośpiech tamtego, jak i długość tego listu. Piszę długo, bo robi mi to złudzenie, jakbym rozmawiał z panią. Rozmawiajmy więc, choć tak, jak najczęściej. Przepraszam najmocniej za spóźnienie listu. Nic mi się nie stało. Nie utopiłem się i nie piszę w tej chwili z dna morskiego, ale z Rue de Flandre numer 3. Kąpałem się już trzy razy. Jest to tak wyborna kąpiel, że rzeczna nie może dać o niej wyobrażenia. Utopić się tu nie można, choćby kto chciał. List spóźnił się z powodów wyjaśnionych przeze mnie na początku. Następny list, w którym będzie o wszystkim, co tylko ujrzę, usłyszę lub poznam, napiszę za parę dni. Adres mój, jeżeli nie postrę stąd, to Rue de Flandre, numer 3. Jestem zdrów, ale niby zbity i osłabiony. Jest to zwykły skutek kąpieli, które z początku osłabiają. Jak zdrowie mojej ukochanej. Niech się oszczędza. Niech na zbyt dzikich koniach nie jeździ. I niech pamięta, że nie należy do siebie, ale i do mnie. I że stanowi dla mnie wszystko, co mam najdroższego na świecie. Z równą czcią, jak miłością, całuję stopy Twoje, moja ukochana Pani. I żegnam Cię jak najprędszym do widzenia. Henryk S. Do Marii Kalerówny. Ostenda, dnia 31 sierpnia 1874 roku. Moja droga i kochana Pani. Co do mego przybycia na miejsce pobytu pani, jest ono, moje przybycie, tak mało prawdopodobnym, że wolę, nie chcąc robić pani zawodu, nazwać je niepodobnym. Jest to po prostu kwestia funduszów. Ostenda nie jest wprawdzie tak droga jak myślałem i jak mi mówiono, ale zawsze wydaje się sporo. Miałem początkowo zamiar wpaść do Paryża. Obecnie, w miarę jak się obliczam, odkładam i ten projekt ad feliciora tempora jak się mówi po łacinie nie mogę ze szkodą przyszłości myśleć jak uprzyjemnić sobie teraźniejszość szkoda wiem że to zrobi przykrość i drogiemu sercu pani i mnie ale to jest owa twarda rzeczywistość o którą rozbijają się i rozbijać będą najpiękniejsze marzenia uważajmy więc ten przypadek za pierwsze szorstkie otarcie się o rzeczywistość w życiu jest takich starć się pełno, a my tak dobrze nie unikniemy ich jak wszyscy śmiertelni. Spodziewam się, że pani uwierzy mi, że istotnie tylko o kwestią pieniężną, nie o brak chęci z mojej strony rozbija się rzecz cała. Gdybym mógł, przyjechałbym, ale prawdopodobnie nie będę mógł. Jeśli to mojej dobrej pani sprawi zawód, nie znajduję na nie rady. Nie podawałem się za majętniejszego niż jestem rzeczywiście, i tak dobrze teraz mówię prawdę, jak ją mówiłem zawsze. Oto i całe moje tłumaczenie się. Myślę jednak, że możemy natomiast pisywać do siebie jak najczęściej i krzepić się wzajemnie nadzieją prędkiego zobaczenia się w Warszawie czy na wsi. Kto nie jest wielkim panem, musi się choć tym kontentować. A ja nie jestem wielkim panem i nie mogę jeździć po całej Europie wedle fantazji. Przykro, bardzo przykro, ale. cóż robić? Żałuję, że i tu przyjechałem. Kołobrzeg byłby sprawił też same skutki co ostenda, która jak dotąd nie sprawiła żadnych. Taka sposobność, jak się pani trafia, to zupełnie co innego. Grzechem, a jeśli wolno mi się tak wyrazić, nierozsądkiem byłoby nie korzystać z niej i nie jechać. Niechaj więc pani jedzie. Do Marii Kalerówny. Ostenda, dnia 31 sierpnia 1874 roku. Moja droga i kochana pani. Szkoda, że moja dobra pani nie doniosła mi, czy wraca jeszcze do Żytnego, czy wprost do Warszawy. Jeżeli do Warszawy to oczywiście nie pojadę ja do Żytnego. Już to w ogóle korespondencja między nami nie idzie z winy poczt dokładnie. Nie odebrałem wcale pierwszego listu pani i nie jestem zupełnie pewny, czy pani odebrała mój pierwszy z kolonii. Z Ostendy ten jest drugi. A dlatego drugi nie trzeci, że poprzedni drugi miał być znakomicie dłuższy i obejmować znowu obszerny opis tego co robię, com widział, słyszał i tym podobne. Nie wysyłam go teraz, bo daję odpowiedź krótką na pytanie, ale wyślę później, już pod Wiedeń. Ostenda i jej towarzystwo różnonarodowe i różnojęzyczne opatrzyły mi się już i znudziły. Może tylko ma zawsze w sobie nowe uroki, które zwolna odkrywa i okazuje. Z tym wszystkim nie nudzę się, tym bardziej, że mam tu już dobrych znajomych. Bawią tu państwo naimscy. Dwóch braci i żona jednego z braci, z którymi głównie trzymam kompanię, jadam, spaceruję, etc. Jeden z tych panów jest obywatelem wiejskim, drugi adwokatem w Warszawie. Pani Naimska zaś, żona adwokata, jest to osoba bardzo jeszcze młoda, bardzo miła i pewno najpiękniejsza kobieta ze wszystkich w Ostendzie. Jest tu także mnóstwo pięknych angielek. Kto więc ma jeszcze serce wolne, ten tu dla kapitałów uczucia może znaleźć ładną hipotekę, jaka mu się podoba. Francuski nie podobają mi się. Polki, prócz pani naimskiej, tak brzydkie, że mogłyby iść na wystawę. Oto i wszystko. Nie zmieniło się nic. Bawi tu obecnie król, skąd drożyzna większa. Ma przyjechać bazen, etc. Gości jeszcze mnóstwo. Co do mnie, wyruszę stąd za czternaście dni i najprawdopodobniej pojadę wprost do Warszawy. Szkoda jeszcze raz, że nie jestem lordem, którego wprawdzie nie udawałem, ale którym chciałbym być teraz więcej niż kiedykolwiek. Całuję ręce pani H.S. Paryż poniedziałek dnia 22 września 1874. Paris, Rue de Montion, Faubourg Montmartre, Hotel Nazar, numer 16. Na ostatni list mój z pisany przed siedmiu lub ośmiu dniami, nie odebrałem żadnej odpowiedzi. Przypuszczam, że winna temu poczta, która niejednokrotnie zatracała i inne listy, pisane do mnie z Warszawy lub przeze mnie do Warszawy. Nie wiem, co to znaczy, bo adres podaję zawsze dokładnie. W każdym razie, jednak, zatrata innych listów nie sprawia mi tyle przykrości, ile zatrata listów pani, które witałem zawsze z największą radością. Jak to pani moja widzi z adresu podanego na czele tej korespondencji, bawię obecnie w Paryżu, a bawię już przez dni cztery. Droga z Ostendy niewiele więcej mnie kosztowała niż do Aleksandrowa ze Skierniewic, jechałem bowiem trzecią klasą. Tu, w Paryżu. Wszystko wydaje mi się po ostędzie tak tanio, że nie mogę wyjść z podziwienia. Mieszkania nie płacę wcale, stoję bowiem u Zglińskiego, którego widziała pani w Skierniewicach. Obiad kosztuje mnie franka i dziesięć centymów. Słowem, dziennie nie wydaje nigdy trzech franków, licząc w to i omnibusy. Paryż, przepychem, ogromem, szaloną wesołością, oryginalnym charakterem i ciekawościami, przeszedł wszelkie moje oczekiwania. Widziałem już mnóstwo rzeczy, a mnóstwo jeszcze pozostaje mi obejrzeć. Cały dzień biegam, zwiedzam, oglądam, przypatruję się i staram się każdy szczegół zanotować dobrze w pamięci, żebym po powrocie umiał dokładnie zdać ze wszystkiego pani sprawę. Zabawię tu jeszcze z tydzień, po czym ruszam do Radomska, a stamtąd do Żytnego, jeżeli pani tam jeszcze będzie bawić. W każdym razie proszę najusilniej o doniesienie mi, czy mam tam po co jeszcze przyjeżdżać, czy nie. List do Paryża już by mnie nie zastał, ale niech pani moja postara się zostawić go na stacji w Radomsku u zawiadowcy lub telegrafisty. Przed samym wyjazdem, a raczej na dwa dni przed wyjazdem, doniosę jeszcze najdokładniej dzień i godzinę, na którą stawię się w Radomsku. Teraz jeszcze nie umiałbym daty oznaczyć. Zresztą, niech łaskawa pani próbuje jeszcze wysłać list do Paryża, jeżeli jej to nie zrobi subiekcji. Może dojdzie. Jeśli nie, to go z Gliński odeślę do Warszawy. W ostędzie nudziłem się w ostatnich dniach, bo państwo naimscy wyjechali na kilka dni przede mną. Mili ludzie. W końcu sezonu było mnóstwo Polaków, ale to właśnie najmniej przyjemne towarzystwo. Teraz tam już pusto, zimno, wietrzno i smutno. Do domu czas się zbierać. Do domu. Żegnam, drogą moją panią, jak najserdeczniej. Cioci kanoniczce, ręce całuję. Wszystkim nieznajomym mi jeszcze kuzynom i kuzynkom ukłony. Rodzicom swoim niech pani zechce przesłać moje uszanowanie. Od ojca ani od Zosi, Helci lub Anielki listu żadnego nie odebrałem. Upraszam o adresowanie takie: Wielmożny H. S. Zgliński. Do matki Marii Kalerówny. Warszawa. Niecała 22, 22 listopada 1874 sobota. Szanowna Pani, Odsyłam na żądanie listy panny Marii. Zdaje mi się, że było ich pięć, ale jeden, o ile sobie przypominam, pisany do Paryża, zginął mi bezpowrotnie. Poszukam go jeszcze wszędzie i jeżeli tylko znajdę, nie omieszkam odesłać natychmiast, aby uspokoić obawy szanownej pani o to, czy nie będę go czasem czytał i wyśmiewał w gronie kolegów. Siostry nie ukrywały przede mną tych obaw pani, które, jakkolwiek obrażające, nie obraziły mnie, ale przejęły głębokim smutkiem na myśl, jak dalece brak zaufania i owe ciche, a niewyjaśnione nigdy ciepłym i serdecznym słowem nieporozumienia zapuściły korzenie w serce szanownej pani. Co do mnie zapewniam szanowną panią, że nie tylko sam bym się nigdy podobnej winy względem panny Marii nie dopuścił, ale upomniałbym się zawsze i wszędzie, gdyby ktoś inny chciał w obecności mojej mówić o niej inaczej, jak z całym szacunkiem na jaki zasługuje. Węzły, jakimi byliśmy połączenia, które tak szorstko zostały przecięte, będą stanowić dla mnie na zawsze jedno z najmilszych i drogich wspomnień. Kto głównie przyczynił się do rozerwania tych więzów, niechaj to bierze na sumienie. Ja z ręką na sercu powiem tylko rzecz jedną: że gdyby nie pośrednictwo między mną a panną Marią. Gdyby nie brak ufności i podejrzliwość, która kazała każde słowo moje komentować na Radzie Familijnej, i każdemu nadawać jakieś figuryczne i alegoryczne i przenośne znaczenie, o którym nieraz mi się ani śniło, gdyby nie owa nieszczęsna mania podnoszenia każdej drobnostki do ogromnych rozmiarów, słowem Gdyby mniej komentarzów, a więcej otwartości było w naszych stosunkach, wówczas z ręką na sercu powtarzam, wszystko by się skończyło inaczej, weselej i szczęśliwiej. Ja nie tłumaczę się, Szanownej Pani, bo nigdy tego nie czynię, ale rzecz wyjaśniam. I zdaje mi się, że już mówiąc o komentowaniu słów moich i nadawaniu im różnych znaczeń, wypowiedziałem jedną prawdę. Zdecydowaliście się, szanowni państwo, zerwać ten związek. A jednak, gdybym was zapytał, na mocy czego, na mocy jakich faktów uczyniliście to, niezawodnie trudno by było szanownej pani odpowiedzieć. Zrywa się z człowiekiem, na którego honorze odkryła się jakaś plama. Czy macie państwo fakt podobny? Zrywa się z człowiekiem, któremu dowiodą nieuczciwość. Czy podejmujecie się i czy odważycie się, mówię do pana Kellera, mi jej dowodzić? Dlaczegoż więc i na mocy jakich zarzutów związek nasz został zerwany? Szanowna pani zarzuca mi chłód i brak przywiązania. To pierwszy zarzut. Ale zechciej sobie, szanowna pani, przypomnieć, czym już raz nie tłumaczył tego. Mam i ja wiele swoich kłopotów i zmartwień i udręczenia. Dlatego nie zawsze umiem być wesoły. Bywam zmienny, bywam szorstki, bywam czasem zimny, bywam nieuważny. Ale szanowna pani wiedziała o tym, bo jeszcze starając się o pannę Marię, byłem takim samym, nie innym. Wiedzieliście więc, szanowni państwo, kogo bierzecie? Nie ukrywałem się z moimi wadami. Być może, że pomyśleliście, że przy takim usposobieniu nie zapewnię pannie Marii szczęścia. Ale w takim razie trzeba może było pomyśleć o tym wcześniej. Tak, szanowna pani. Nie mogłem, może nie umiałem, może nie chciałem być trubadurem. Może słusznie zarzucaliście mi chłód, ale nie zmieniłem się. Nie okazywałem innej twarzy przed, a innej po zaręczynach. A przy tym, co miałem w sercu, jakie były moje istotne uczucia, to ja sam jeden tylko wiedziałem. W każdym razie mogę zapewnić, szanowną panią, że nie ten najwięcej czuje, kto najwięcej okazuje, a często bywa przeciwnie. Zależy to od usposobienia, od charakteru i od doświadczeń życia, które nieraz tak nauczą ukrywać swoje prawdziwe uczucia, jak muszla ukrywa perły pod zimną i szpetną skorupą. Ale trzeba było więcej otwartości, skoro się chciało więcej serca. Byłem chłodny. Ale czyż w ostatnich czasach i ja nie doznawałem chłodu? Nie ze strony panny Marii, bo ta anielska istota nie działała samodzielnie. Ale czyż nie doznawałem chłodu i niechętnego milczenia ze strony szanownej pani, nie wspominając już o panu Keller, któremu, przebacz pani wyrażenia, brakło przez cały czas naszej znajomości odwagi do rozmówienia się ze mną oko w oko z otwartością godną ojca i mężczyzny. Ach, szanowna pani. Gdybym był, znalazł w szanownej pani drugą matkę, która by w chwilach, kiedy opanowywał mnie pozorny chłód, zniechęcenie i rozdrażnienie, zamiast odpychać mnie niechętnym chłodem, zamiast komentować moje słowa, umiała mi otworzyć jasne i ciepłe macierzyńskie serce, umiała ze szlachetną otwartością wypytać i wytłumaczyć, nie byłoby się tak stało, jak się stało. Ach, daruj pani. Może moja to wina. Nie umiałem sobie zasłużyć na takie uczucia. Matka moja umiała, i siostry umieją odkrywać we mnie pod zmienną powłoką i zewnętrzną postacią prawdziwą moją istotę. Dlatego matka nie skarżyła się na mnie jako na syna. Siostry mają mnie za dobrego brata. Otóż zaręczam i zaklinam się na wszystko, że i panna Maria nie skarżyłaby się na mnie jako na męża. Jej słodycz, dobroć i łagodność umiałyby mnie zawsze rozbroić. Wtedy tylko buntowała się we mnie dusza, gdym widział, że i ona udaje chłód, którego nie czuje i zamyka się w sobie nie z własnej woli i inicjatywy, ale widząc, że starsi tak robią. Tak jest, szanowna pani. Te nasze, to jest moje i panny Marii chłody i wzajemne niby urazy, były to tylko chmurki, zwykłe chmurki na niebie zakochanych, które między nami dwojgiem, między nami tylko powinny były zaczynać się i niknąć, ale nie być wnoszone na radę familijną, komentowane i do wielkości burzy podnoszone. Po takich chmurkach między narzeczonymi następuje pogoda, ale wtedy, kiedy nikt trzeci nie pośredniczy między nimi. Zostaje z uszanowaniem i czcią. H.S. Do Jana Aleksandra Karłowicza, Warszawa, 8 września 1901 roku. Szanowny panie, Powodowany przez prostą filologiczną ciekawość, udaje się do szanownego pana z prośbą o objaśnienia w następnej kwestii. Co może znaczyć wyraz oszyk, i jakiego może być pochodzenia? Jest to nazwa herbu mojej rodziny. Juliusz Ostrowski, który teraz wydaje księgę herbową rodów polskich, pisze, że nadany on został Michałowi Sienkiewiczowi przez Stanisława Augusta w 1775 roku. Ale jest to dość naiwna pomyłka, wynikająca z faktu, że Ostrowski nie rozumie różnicy między legitymacją, czyli wydaniem dyplomu szlacheckiego, co się odbywa i dziś jeszcze, a nadaniem szlachectwa. Wnoszę to stąd, że tenże sam Ostrowski pisze, iż ów Michał był synem Marcina Oszyka Sienkiewicza Rotmistrza, a wnukiem Józefa Oszyka Sienkiewicza Pułkownika, a prawnukiem Piotra Oszyka Tysięcznika Wełykich Wojsk Koronnych któremu Zygmunt III podarował w roku 1584 dobra limiatyszki i czerewszczyznę w województwie podolskim. Otóż przodkowie Michała, mego pradziada, nie mogliby zajmować tak wysokich godności wojskowych. Ani Piotr nie mógłby w roku 1589 otrzymać dóbr ziemskich, nie będąc szlachtą. Posiadam zresztą kopię urzędową tego nadania w języku ruskim, która brzmi, raczej zaczyna się tak. Zygmunt III, treti, Bożoju, Miłościu, Korol, Polski, Wełyki, Kniaś, Litewski, etc., etc. oznajmuję tym listom naszym komu o tom Wiedaty Potreba, Budet lub oczytaju, czy posłyszaty jako urodzony Petr Oszyk-Sienkiewicz. Tysiacznik nasz hospodarski wełykich wojsk koronnych, majuczy w swojem soderżaniu komendu pod kamiencem Podolskim. leta hospodnego 1589 z niechydnymi tatary silno i przykładno wojewał, etc. Następuje akt nadawczy w formie zwykłej: dajem, darujem i nakrepko ukreplajem, etc. Stąd wynika, że nazwa istniała już w 1589 roku i że nie dopiero ów Piotr został szlachcicem. Dokument z jego urodzonym, w łacińskim zagłówku Generosus. W umyśle Ostrowskiego powstają też z tego powodu wątpliwości. Kończy bowiem swe opowiadanie o Michale, pod rokiem 1775, że otrzymał nadanie czy też potwierdzenie szlachectwa ów Michał, mówiąc nawiasem, był konfederatem barskim, więc tym bardziej Stanisław August nie miał go racji nagradzać za to szlachectwem. Tak dobrze jak na przykład Aleksander II nie nagrodziłby nikogo szlachectwem za powstanie z 1863 roku. A wreszcie, skąd wziąłby się za Stanisława Augusta wyraz oszyk? Wspominam o tym dlatego, że herb, a zatem jego nazwa, a zatem i wyraz oszyk. Musi być starszą nie tylko niż data 1775, ale także niż data 1589. Zresztą ów obdarzony Piotr pisał się już Oszyk Sienkiewicz, tak zapewne jak jego ojciec. Co jednak znaczy ta nazwa i w jakim jej znaczenia szukać języku? W herbie, w tarczy, jest w środku łabędź, a z lewego boku łabędzia łuk o trzech strzałach, z drugiego kotwica. Być może, że te dodatki późniejsze są od głównego łabędzia i nadane, a raczej dodane za jakieś czyny wojenne, o których zresztą nic nie wiem, ale opieram się tylko na tym, że tak rozumiał dodatki, znaczki herbowe Bartoszewicz. Sądziłem, że łabędź może po litewsku zwie się oszyk, ale nie. Nie znając litewskiego, nie mogę czynić żadnych wywodów. A może to jest wyraz ruski, w ciągu wieków zmieniony lub skrócony. Dodaję, że ów Piotr jakkolwiek dostał ziemię w województwie podolskim jakkolwiek był tysięcznikiem wojsk koronnych, musiał pochodzić z Litwy i tam mieć jakieś posiadłości. Od ojca wiem, że wywodzili się z Pochosta, gdzieś na Białej Rusi, gdyż pod dokumentem nadawczym przyłożona jest pieczęć mniejsza Wielkiego Księstwa Litewskiego i nadanie zapisane w metrykach litewskich. Ostatnie moje przypuszczenie jest, że wyraz oszyk może być pochodzenia tatarskiego – ale to tylko przypuszczenie, bo dowodów na to nie ma. Chyba jakieś podobieństwo fonetyczne. W każdym razie, jeśli nazwa coś znaczy, ciekawy jestem co. I w tym celu udaję się do szanownego pana z prośbą o możliwe wyjaśnienia. Łączę wyrazy poważania i szacunku: Henryk Sienkiewicz. Mówił mi szanowny pan niegdyś, że moje nazwisko mogło brzmieć pierwotnie Jasienkiewicz, więc dlatego udaję się do niego i w kwestii oszyka. Jeśli nadanie Zygmunta III ma być umieszczone w herbarzu, wolałbym, by zostało przepisane z oryginału znajdującego się w archiwum warszawskim. Kopista bowiem nie umiał widocznie po rusińsku, a po łacinie również i w kopii popełnił mnóstwo omyłek. Nawet w nazwie herbu, który raz pisze jak być powinno oszyk, a czasem przekręca i poprawia na ostyk. Albowiem miesza mu się widocznie z nazwiskiem ostyk, które nosiła rodzina herbu Trąbie. H. Sienkiewicz Warszawa, 15 lutego 1902 roku. Szanowny panie, udaje się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, jeśli to rzecz możliwa, dwóch kwestii. Po pierwsze, jakie może być pochodzenie wyrazu oszyk? A druga kwestia dotyczy starej, ślicznej pieśni, która brzmi jak następuje: Boże łaskawy, przyjmij płacz krwawy upadających ludzi. Sercem wzdychamy, łzy wylewamy. Niech prośba łaskę wzbudzi. Ach, nieprzyjaciel wziął sobie za cel, O nieszczęśliwa dola, Z tak znamienitej pospolitej Głuche uczynić pola. Gdzież są żołnierze, Sławni rycerze, Gdzie ich męstwo i siła Z nimi pospołu do jednego dołu W grobie się położyła. Wszechmocny panie, Wielki hetmanie, Połóż granice złemu, Uśmiesz ty rany, Daj pożądany pokój królestwu temu. Pochodzenie pieśni jest niewątpliwie szlacheckie, ale z jakich czasów? Jedna z moich starych krewnych mówiła mi, że do rewolucji 1830 śpiewano te pieśń po kościołach. Potem wzbroniono. Ja sam słyszałem jeszcze dziadów po prośbie śpiewających ją na Podlasiu. Przeszła ona niewątpliwie w swoim czasie z kościołów do ludu, ale czy jest znana w literaturze? Lub zbieraczom pieśni kościelno-ludowych Przypuszczam, że pochodzi ona z czasów upadku Kamieńca Podolskiego Czy komukolwiek o tym, co wiadomo Łączę wyrazy wysokiego poważania i szacunku H. Sienkiewicz P.S. Nutę no, pieśni pamiętam dobrze, bo nieraz ją słyszałem Do Bronisława Kozakiewicza Kraków, 30 grudnia 1905 Szanowny i kochany panie. Obu na nie posłużyły prusy. Pan dostał grypy, a ja newralgi w rękach, która w mniejszym lub wyższym stopniu nie opuszcza mnie dotąd, także aż do dzisiejszego dnia nie mogłem się wybrać do Wiednia, gdzie Nobel spoczywa u prawdopodobnie bez żadnego procentu. Jestem tak zmęczony i takie mam wstrząśnięte nerwy wiadomościami, lub raczej brakiem wiadomości z królestwa, że absolutnie nie jestem zdolny do żadnej roboty. Chciałem napisać rodzaj odezwy, nie do francuskich dzienników, ale do naszych, to jest do wszystkich rodaków, a zwłaszcza chłopów i robotników. Ale i z tym muszę się wstrzymać. Nie tylko z powodu zmęczenia i niezdrowia, lecz także z powodu braku dokładnych wiadomości o istotnym stanie rzeczy w Warszawie i w całym kraju. Wypadki tam biegną tak szybko, jedne za drugimi, że nawet wobec codziennych wieści trudno się w nich pomiarkować i trudno uchwycić właściwą do przemówienia chwilę, a cóż dopiero wobec strajku pocztowego i telegraficznego? Osoby prywatne przywożą tylko wrażenia i opinie osobiste, a dzienniki, zwłaszcza berlińskie, z których czerpią tutejsze, kłamią na potęgę. Ma się ciągle wrażenie, że gdy się coś napisze i ogłosi. Już nadpłyną nowe fale zdarzeń, które odbiorą wszelkie znaczenie temu, co by się mogło i chciało powiedzieć. Strajk pocztowy niby już ukończony, ale poczta zajęta dotychczas ekspedycją zaległości nie przysyła nowych listów. W tych dniach miało przybyć kilka osób z Warszawy umyślnie, by się ze mną widzieć i naradzić. Tymczasem dziś jest wiadomość, że i komunikacja kolejowa została przerwana. Jutro lub pojutrze, jeśli zęby pozwolą, wybieram się na parę dni do wiednia, po czym wrócę do Krakowa i tu ostatecznie postanowiemy z żoną, co zrobić. Prawdopodobnie zdecydujemy się jechać na południe, przez Paryż. Ale przez Paryż tylko w takim razie, jeśli Pan obiecuje zachować jak najgłębszą tajemnicę. Listy pańskie wysłane ze Sztokholmu do tutejszych dzienników wcale nie przyszły, ani do Lwowa również. Musiałem im dać to od siebie. Porcelanę z Danii dopiero dziś przysłano. A czy pan odebrał już swój wazonik? Co do listów, sądzę, że myślano, iż Kraków jest w Rosji, bo tak było z pierwszą moją depeszą. Żona moja i dzieci zasyłają panu ukłony i życzenia szczęśliwego Nowego Roku, a ja wraz z życzeniami serdeczny uścisk dłoni i wyrazy szczerej przyjaźni i poważania. Ha, Sienkiewicz Kraków, ulica Straszewskiego 27, 30 grudnia 1905. Warszawa, 14 maja 1906. Szanowny i kochany panie, wszystkie nasze projekty uległy zmianie. Z powodu malarii, a raczej następstw malarii u mojej córki, wysyłają nas lekarze do Interlaken w Szwajcarii, dokąd też niebawem wyjeżdżamy. W Oblęgorku będziemy chyba na jesieni, a i to jeśli się uspokoją rozboje, które kwitną w najlepsze. A może by pan pomyślał także o Interlaken na wakacje? Jest to niezmiernie urocza i bardzo spokojna miejscowość, a spokoju potrzebują bardzo nasze nerwy. Przesyłam panu fotografię z polowania w Potużycy u hrabiostwa Dzieduszyckich, w którym braliśmy udział z Heniem. Henio dobił dzika szarżującego. Ja mam kilka na sumieniu. Zabiliśmy razem 44. Może jaka ilustracja chciałaby to dać jako obrazek polowania na dziki w Polsce. O obecnej chwili politycznej wie pan z gazet. Osobiście jestem zawsze zdania, że Duma to tylko jeden akt z wielkiej rewolucyjnej tragedii w Rosji. Oby ostateczna katastrofa nie objęła także zaboru królestwa polskiego przez Prusaków. Przesyłam serdeczny uścisk dłoni i wyrazy wysokiego poważania i przyjaźni. H. Sienkiewicz. Szwajcaria, Wegis koło Lucerny. 10 czerwca 1906. Szanowny i kochany panie, co się z panem dzieje? Pańska depesza, którą w swoim czasie odebrałem w Warszawie, zapowiadała, że w ślad za nią przyjdzie list. Otóż ten list nie przyszedł. Pisałem do pana dwa razy z Warszawy, raz bezpośrednio po depeszy, drugi raz już w maju. Ponieważ nie otrzymałem odpowiedzi, przypuszczam, że pan był w podróży. Może też policja warszawska przejmowała listy. Jest to nawet prawdopodobne, bo wiele ich nie dochodziło. W moim ostatnim była fotografia przedstawiająca tegoroczne pomyślne polowanie na dziki. Czy doszła do pańskich rąk? Córce mojej podobało się mieć rok temu malarię, która pozostawiła jakieś ślady. Otóż dla zupełnego ich zatarcia jesteśmy w Szwajcarii, gdzie zostaniemy jeszcze trzy tygodnie lub miesiąc. Obecnie bawimy w Wegis, niedaleko Lucerny, nad jeziorem czterech kantonów. Gdy się ociepli, przeniesiemy się do pobliskiej, ale wyżej leżącej miejscowości Zelisberg. Nastąpi to zapewne w końcu tego tygodnia. O Oblęgorku niepodobna w tym roku myśleć z powodu rozbójnictwa, które kwitnie w Kieleckiem, zarówno jak i w całym Królestwie. Panie moje nie miałyby tam chwili spokoju. Donoszę o tym stanie rzeczy i Jensenowi, którego zaprosiłem na lato wraz z rodziną. Ani sposób. Mogliby utracić La Borsa e la vita". Sam wybiorę się może do Oblęgorka jesienią w towarzystwie kilku moich znajomych myśliwych, ale wówczas nas nie napadną. Z polityki mogę panu donieść to tylko, co już pisałem, to jest, że tak zwana duma nie jest niczym więcej jak jednym aktem w rewolucji rosyjskiej. Jest to mój pogląd osobisty, bo inni przywiązują wielkie do dumy nadzieje. Utinam sim falsus vates. Dodam do tego, że nie będzie to rewolucja płodna i w następstwach dobroczynna, jak była francuska. Będzie podobna do francuskiej Jacquerie. Tylko nierównie ogromniejsza. W każdym razie potęga państwa rosyjskiego skończyła się. Rosjanom narzucili formy despotyczne Tatarzy, a zorganizowali ich po europejsku Niemcy, dynastia. Obecnie pierwiastek i charakter słowiański weźmie górę i będzie szedł siłą odśrodkową. Skorzystają z tego Prusy. W literaturze nic nowego. Nikt w Polsce teraz o tych rzeczach nie myśli. Kwitnie tylko polityka i rozbój. Załączam serdeczny uścisk dłoni, wraz z wyrazami poważania i szczerej przyjaźni, oraz najuprzejmiejsze ukłony od moich pań. H. Sienkiewicz. Do Bronisława Kozakiewicza, zakopane 19 listopada 1906. Szanowny i kochany panie, piszę obecnie do pana w sprawie niezmiernie ważnej i pilnej. Po naradzie z wielu najwybitniejszymi osobistościami galicyjskimi i poznańskimi napisałem list otwarty do Wilhelma II w sprawie szkolnej w Poznańskiem, Prusach Zachodnich i na Śląsku. Oczywiście nie łudzę się, abym nawrócił Wilhelma, ale chodzi o poruszenie opinii publicznej w Europie, z którą Prusy liczyć się muszą i wobec której już obecnie są zakłopotane. Otóż list otwarty bardziej ją poruszy niż każdy artykuł. Artykuł bowiem poda jedno pismo, a inne o nim zamilczą. Podczas gdy list otwarty, który ma charakter dokumentu, powtórzy wiele dzienników bez względu na konkurencję. Będzie on drukowany w Kölnische Volkszeitung w Niemczech, a w Anglii ogłosi go standard. Chodzi o Francję. Echo de Paris zgłaszało się do mnie przez posła do parlamentu niemieckiego, hrabiego Mielżyńskiego. Wprawdzie nie o list, ale o artykuł w sprawie dzieci poznańskich. Sądzę, że list wydrukowałoby jeszcze chętniej. Wolę go jednak posłać na ręce pańskie, bo pan będzie wiedział najlepiej, w jakim piśmie go umieścić i które umieści go najchętniej. Sprawa jest pilna. Chodzi bowiem o to, by dzienniki niemieckie i angielskie nie uprzedziły francuskich. Proszę także o dyskrecję co do tego, że list jest owocem narady z wybitnymi osobistościami galicyjskimi i poznańskimi, albowiem niektóre z tych osobistości zajmują wysokie urzędowe stanowiska i dlatego muszą pozostać w cieniu. Niech Pan będzie łaskaw zawiadomić mnie telegraficznie, który dziennik i kiedy list wydrukuje. Serdeczny uścisk dłoni i ukłony od żony mojej. H. Sienkiewicz. 16 stycznia 1915 W.W. Grand Hotel. Szanowny i kochany panie, jednocześnie z tym listem wysyłam drugi, który tu przyszedł do pana na moje imię. Nie wiem, czy dojdzie, bo zamknięty, a ja nie chciałem go otwierać. W broszurze, o której pan mówi, są doskonałe, a nawet świetne rzeczy, na które w teorii każdy się zgodzi. Wątpię jednak, czy w praktyce dałyby się takie postulaty przeprowadzić. Powstałaby bowiem natychmiast niezmiernie trudna kwestia granic i rozmiarów takiego neutralnego państwa. Na zbyt wielkie z pewnością nie zgodzono by się w żadnym razie, a zbyt małe byłoby narażone na zgwałcenie neutralności, tak jak Belgia. Co będzie, zobaczymy. Naprzód trzeba pobić Niemców, a to niestety nie pójdzie łatwo. W ogóle mogę to powiedzieć, że na mnie broszura zrobiła wrażenie dodatnie, i że wcale nie uważam, by publikowanie podobnie przemyślanych postulatów mogło nam przynieść szkodę. Szkoda, że na pogrzebie jeża nie było żadnej delegacji z Paryża. W dzień pogrzebu zgromadziło się dużo osób. Przemawiałem nad trumną i żona moja przepisuje w tej chwili na maszynie moją mowę, którą dziś jeszcze prześle panu dla Polonii. Niech redakcja zaczeka na tę przesyłkę i nie drukuje skrótów, bo rzecz i tak krótka. Utworzył się tu komitet generalny dla niesienia pomocy ofiarom wojny na ziemiach polskich. Na czele postawiono mnie i Paderewskiego, ponieważ nazwiska nasze są znane za granicą. Komitet ma działać na cały świat i być syntezą wszystkich poszczególnych, o ile już istnieją, a o ile ich jeszcze nie ma, zadaniem naszym będzie tworzyć lokalne, złożone ze znakomitych osobistości cudzoziemskich i z Polaków. Liczymy głównie na Amerykę, do której jedzie Paderewski. Przedtem jednak będzie on w Paryżu i porozumie się z Wami. Nie trzeba podawać o tym wiadomości do dzienników, dopóki nie nadejdzie odezwa, którą mam napisać do narodów ucywilizowanych oraz lista członków i regulamin. Jeszcze przed przyjazdem Paderewskiego otrzymacie o tym depesze. Ściskam serdecznie pańską dłoń i przesyłam wyrazy poważania i przyjaźni. Żona moja załącza ukłony. H. Sienkiewicz. PS. Rząd szwajcarski patrzy nader przychylnie na utworzenie komitetu. WW 1915. Szanowny i kochany panie. Nie mogę zabrać się obecnie do artykułu dla Petit Gironde, gdyż mamy tu roboty po uszy i istotnie ponad siły. Jeśli jednak wypadnie mi koniecznie odezwać się w jakiejś sprawie lub odeprzeć jakieś zarzuty skierowane przeciw Polakom, będę o pańskiej propozycji pamiętał. Tymczasem opadają nam ręce i wobec postępów Niemców w kraju chodzimy jak struci, a to także jest przeszkodą we wszelkiej pracy umysłowej. Mam do odpisania na kilkanaście zaległych listów, więc kończę. Przesyłając panu serdeczny uścisk dłoni i wyrazy stałej przyjaźni. H. Sienkiewicz. W.W. 13 stycznia 1916. Szanowny i kochany panie. Oboje z żoną przesyłamy panu serdeczne życzenia noworoczne, a między innymi i to, byśmy się na przyszły rok mogli zobaczyć w Warszawie, w lepszych dla niej i dla nas warunkach. Niepewność ciąży już nam wszystkim za nadto. Pieniądze, przypadające z rozsprzedaży Kwowadis, doszły i bardzo za nie dziękuję. Dobre i to na te ciężkie czasy. I tym bardziej ciężkie, że z powodu braku komunikacji z Warszawą trudno się dostać do własnych funduszów. Mieliśmy dobre wiadomości z Oblęgorka. Mimo częstych i zmiennych przechodów wojsk, nie został zniszczony, bo nie było na miejscu bitew. Wycięto tylko część lasu, który tak bardzo pielęgnowałem ze względów estetycznych, ale na to nie było rady. Nasz Komitet Pomocy dla Ludności Polskiej działa w dalszym ciągu energicznie i zabiega jak może. Jesteśmy już w siódmym milionie i spodziewamy się tę kwotę podwoić. Lecz to wszystko kropla w morzu wobec spustoszeń i nędzy. Warszawie i prowincji zagraża wprost głód, zanim przyjdą nowe żniwa. Być może, że Ameryka przyjdzie ze znaczną pomocą, gdyż Wilson ogłosił w tym celu gorącą odezwę. W przesyłaniu zapasów żywności jest dużo przeszkód. Co za nieprzyjemne i niedorzeczne to wystąpienie Bonefona z podejrzeniem, że zasiłki dla Polski wpadają w ręce niemieckie. Mniejsze już o to, że z Francji są one minimalne, ale gdyby tak było, gdyby konfiskowały je władze niemieckie, to w tej chwili zamknąłbym komitet i zaprzestał całej działalności. Co za głupstwo. Raz jeszcze powtarzam życzenia wszelkich pomyślności i ściskam serdecznie pańską dłoń. Henryk Sienkiewicz. Do Ignacego Paderewskiego. WW, 27 grudnia 1914. Drogi mistrzu, zapytuję, gdzie by można znaleźć jakie prace Mireta, broszury, zbiór artykułów lub książki, bo jeśli mam przemawiać na uczcie, chciałbym to uczynić na mocnej podstawie. Może sami macie coś takiego, a może znajdę coś w Lozannie? Co do samej uczty, przechodzą mi przez myśl rozmaite wątpliwości. Gdyście ją zaprojektowali, prusacy byli daleko od Warszawy, a obecnie położenie jest zmienione. Przypuszczam, że na odroczenie jej lub zmianę na jakiś adres, czy też na jaką pamiątkę od Polaków jest za późno, więc zgodnie z przyrzeczeniem, wezmę w niej udział. Chyba by ciatyka, na którą od wczoraj cierpię, przykuła mnie do łóżka. Ale istotnie wypadki mogą nas zaskoczyć. Wczoraj krążyła tu pogłoska, zapewne fałszywa, że bomby z aeroplanów zabiły i zraniły kilkaset osób w Warszawie. Dzięki Bogu dzisiejsze depesze o tym milczą. Lecz nie ma pewności, że się to nie stanie dziś, jutro lub za parę dni. W każdym razie może się zdarzyć, że w tym samym dniu, w którym będziemy siedzieli za stołem i wznosili zdrowie Mireta, Warszawa będzie oblężona, bombardowana i śmierć pocznie kosić naszą ludność. Mniejsza o dzienniki, które niezawodnie podadzą sprawozdania z tego przyjęcia, ale i dla nas samych byłoby rzeczą okropną ucztować w takich warunkach. Piszę to pod wpływem tej myśli, że prusacy są za sochaczewem. A powtórę pod wrażeniem listu, który dziś otrzymałem z Warszawy i w którym jeden z mych przyjaciół donosi mi, że od pewnego czasu znów się ich spodziewają. Jeśli oblężenie lub zajęcie miasta, quod Deus avertat, nastąpi, położenie nasze będzie istotnie wrażliwe. Może jednak rzeczy nie pójdą tak prędko. I dlatego, nie chcąc wywoływać krytyk i zniechęcenia, z nikim o tym nie mówiłem. A dzielę się moją obawą jedynie z wami. Gdyby jednak możliwe było odroczenie aż do chwili, w której wyjaśni się, czy prusacy wejdą do Warszawy, czy pójdą precz od Warszawy, uważałbym to za rzecz i pożądaną, i pomyślną. Wiem, drogi mistrzu, że projekt wasz powstał, gdy miastu niebezpieczeństwo jeszcze nie groziło. Przypuszczam, że obecnie wasze niezrównanie szlachetne polskie serce może być także pełne obaw i dlatego mówię o tym wszystkim z wami tak otwarcie. Niewątpliwie za późno, wiem. Ale przecie, jeśli jest jakaś możliwość zmiany, to jest ona tylko w waszym ręku. Jednakże zgodzę się w każdym razie na to, co postanowicie. Ściskam serdecznie waszą dłoń i całuję ręce waszej pani. Ha, Sienkiewicz. 13 grudnia 1914 roku. Wewe, Grand Hotel de Wewe. Drogi i kochany mistrzu, Wasza odpowiedź sprawiła mi wielką radość. Co to jest mieć do czynienia z człowiekiem, który nie tylko wszystko rozumie i odczuwa, ale w którym chęć przeprowadzenia własnego pomysłu nie przeważy nigdy nad względami natury ogólniejszej. Szczerze wam mówię, że takie natury jak wasza, zwłaszcza w Polsce, gdzie każdy podnosi w obu rękach swoją miłość własną, jak monstrancję do góry, wzruszają mnie głęboko i napełniają otuchą. Istotnie, warunki są zmienione i, choćby Warszawa nie została oblężona, to uczta, nawet w mniejszym kole, w chwili, gdy ludzie w kraju nie mają co jeść, zrobiłaby złe wrażenie. Natomiast jeśli postanowicie uczcić Mireta adresem lub jaką pamiątką od Polaków, całym sercem wezmę w tym udział. Ściskam najserdeczniej wasze zacne dłonie i całuję ręce waszej pani. Żona moja przesyła obojgu państwu równie serdeczne pozdrowienia. Nie ma ona w sobie ani kropli krwi niemieckiej, a jednak zagrabiła mi wasz list jako autograf. Pozostaje z głęboką czcią i przyjaźnią. H. Sienkiewicz. 26 marca 1915 piątek morsz. Drogi i kochany mistrzu, nie pisałem do Paryża, ponieważ mieliście z dnia na dzień wyjechać i pobyt wam przedłużył się nad spodziewanie. Na depesze również nie mogłem na razie odpowiedzieć, albowiem trzeba było kandydatów przez was przedstawionych poddać pod głosowanie na sesji, która przypadała dopiero za pięć dni. Stanisław Łubieński i Niegolewski przeszli, Lubomirski nie. Przyczyną tego było, że mamy już dwóch Lubomirskich. Kazimierz zaś ma opinię człowieka porządnego, ale dbającego bardzo o sprawy osobiste, a prawie nic o publiczne. Mówił zresztą i Pilc, że jego kandydatura nie bardzo wam leży na sercu. Wedle jego relacji i według wieści, które nas dochodziły z innych stron, mieliście w Paryżu ogromne trudności, a nawet i przykrości niektóre osoby weszły do francuskiego komitetu wbrew Waszej chęci i woli. Rozumiem, jak tego rodzaju warunki i wymagania mogły wam być przykre, ale też tym większa wasza zasługa. Do czwartyńskiego wysłałem depesze, by nie wprowadzał konfuzji. Czy to co pomoże? nie wiem. Robi on na mnie wrażenie człowieka dość miałkiego umysłu a ambitnego, który chce jak najwięcej ogarniać i wszędzie grać rolę. W ogóle tworzy się zbyt wiele komitetów, szczególnie zaś w Ameryce. Ja twierdzę wprawdzie od początku, że nasz komitet nie jest ani bankiem, ani sklepem, który by potrzebował obawiać się konkurencji, i że im więcej będzie składek i zasiłków, tym będzie lepiej, ale pragnąłbym jednak, byśmy zgromadzili środki jak najpotężniejsze. A to dlatego, że ta pomoc dojdzie do ludu z rąk czysto polskich. A powtórzę, że od czasów rozbiorów jesteśmy pierwszą instytucją niespiskową, lecz uznaną na wszystkie zabory i dzielnice. Z Waszej depeszy wnoszę, że mimo wszelkich trudności, rezultat Waszego pobytu w Anglii przyniesie znaczną pomoc naszym nieszczęsnym nędzarzom. Co do Ameryki, nie mam pod tym względem żadnej wątpliwości, gdyż miałem stamtąd listy, że oczekują Was tam jak zbawienia. A to nie tylko ze względów materialnych. Chcą bowiem i wskazówek, jak się orientować wśród bieżących wypadków. Napisałem im pokrótce, co ja w tej sprawie myślę, i jestem pewny, że nie będę z wami w sprzeczności. Dotychczas zasiłki przychodzą dość obficie. Porachowawszy wszystko, mamy już blisko 800 tysięcy franków. Liczę też, że błogosławieństwo papieskie, bardzo gorące, które otrzymaliśmy w tych dniach i które opublikujemy, poruszy sfery katolickie, zarówno u nas, jak i za granicą. Osuchowski ma nadzieję, że Watykan odstąpi nam kolektę z jednej niedzieli w całym chrześcijaństwie, ale co do mnie mocno o tym wątpię, i wstrzymuje odnośne zabiegi aż do chwili, w której dowiemy się ubocznie, czy rzecz jest możliwa. W komitecie były dość ostre starcia między pojedynczymi członkami. Starałem się odegrać rolę ducha zgody. Temperament mój nie jest zbyt cierpliwy, więc pojmiecie łatwo, ile mnie ta anielska rola nieraz kosztuje. Chcę jednak, by wszyscy zrozumieli, iż przynależność do komitetu nie jest żadnym zaszczytem, ale podjęciem ciężkiego, obywatelskiego obowiązku w zakresie i celu, dla którego należy absolutnie osobiste względy poświęcić. Ściskam waszą dłoń najserdeczniej, pani waszej całuję ręce. Ha Sienkiewicz. Do Józefa Ignacego Kraszewskiego, Warszawa, wtorek 27 grudnia 1881. Szanowny Panie, Ponieważ nie mam zaszczytu być znanym szanownemu Panu osobiście, udałem się do Edwarda Lubowskiego, by jako znajomy poparł moją prośbę do szanownego Pana o łaskawe przyjęcie współpracownictwa w naszym dzienniku. Słowo! Nie potrzebuję szanownemu panu tłumaczyć, że dla pisma, które powstaje, zyskanie sobie pióra szanownego pana jest rzeczą pierwszorzędnej wagi, mogącą wpłynąć na cały przyszły los wydawnictwa. Wiem, że przy nadmiernej pracy, jaką szanowny pan się obarcza, niełatwo mu prośbom wszelkim zadośćuczynić, ale wiem także, iż szanowny pan umie rozmnażać swój chleb duchowy w miarę zwiększania się rzeszy głodnych. Liczę więc, że i my będziemy nakarmieni. O zadaniach i celach pisma naszego zapewne Lubowski już do szanownego pana pisał. Poprzestaje więc na ogólnym określeniu, że zadaniem naszym będzie krzewienie zdrowego postępu na gruncie poszanowania tradycji i wiary narodu. Nie będziemy bynajmniej pismem jakiejś koterii ani organem awanturniczych mrzonek o jakichś zobowiązaniach się i układach, i ustępstwach dla istniejącego stanu rzeczy. Będziemy szanowali religię jako środek obrony narodowej, ale bynajmniej nie zamierzamy tworzyć organu klerykalnego, podporządkowującego polityce kościelnej sprawy bliżej nas obchodzące. Nie będziemy również bynajmniej organem arystokracji, jak nas zbyt gorliwi lub niechętni posądzają. Pragniemy stać na gruncie narodowym, bronić ducha narodowego, by nie zwątlał i zajmować się sprawami naszymi, o ile na to nam pozwolą. Innymi słowy, pragniemy być pismem umiarkowanie i rozsądnie postępowym, a przy tym patriotycznym, to jest broniącym naród od doktryn osłabiających lub zgoła zabijających uczucie patriotyzmu. W imię też tylko takich zasad ośmielamy się prosić Szanownego Pana o współpracownictwo. Wobec trudności, jakieśmy napotkali, postanowiliśmy początkowo odłożyć wydawnictwo, ale zaszły wypadki, które wymagają, by podniosło się jak najwięcej stanowczych i patriotycznych głosów. Wychodzimy więc od nowego roku, bez prospektu, bez ogłoszeń, by zacząć. Gdybyśmy mogli mieć, zwłaszcza na początek, jakikolwiek artykuł, korespondencję lub zwłaszcza powieść szanownego pana, byłoby to dla nas nieocenionym nabytkiem. Czy jednak jest to rzeczą możliwą? Widząc lepiej jak pojmując cały ogrom pracy szanownego Pana i jego cudowną zdolność do pracy, chce się odpowiedzi tak. Bylebyśmy potrafili uzyskać jego zgodę, o którą najmocniej prosimy, pozostawiając warunki samemu szanownemu Panu i nadmieniając, że wszystko, co wyjdzie spod jego genialnego pióra, będzie drukowane natychmiast. Polecam się zatem jeszcze raz pamięci Szanownego Pana i pozostaje ze czcią mu przynależną. Henryk Sienkiewicz. Warszawa, 2 stycznia 1882. Szanowny i łaskawy Panie, przede wszystkim najszczersze podziękowania za nadesłany odcinek. Góry pójdą do druku zaraz jutro. Byłbym je umieścił w pierwszym numerze, ale po pierwsze kronika była już złożona, a po wtóry obawiałem się, czy dalszy ciąg w porę nadejdzie. Góry są śliczne. Jest w nich poezja i polot, a przy tym, jakże w porę przyszły. Jak wdzięczny jestem szanownemu panu za to, że mogę zaraz w pierwszych numerach pomieścić jego pracę i jego nazwisko. Prosimy o więcej i o jak najwięcej. Pokazywał mi Lubowski ostatni list Szanownego Pana. Z największą skwapliwością pośpieszam zgodzić się na listy z Niemiec i na warunki, o jakich Szanowny Pan wspomina. Upraszam tylko o dokładne objaśnienie, w jaki sposób, w jakich terminach i w jakich sumach mamy wysyłać honorarium. Powtarzam jeszcze raz, że na wszystko z góry przystaje. Co do naszych zasobów, o których Szanowny Pan w liście do Edwarda mówi, nie są one nadzwyczajne, ale wystarczające. O prenumeracie nic dotąd powiedzieć nie można, bo nawet i prospektu nie mogliśmy wypuścić. Pierwszy kwartał będzie ciężki, ale widoki są niezłe. Pismo obudziło zajęcie i dziś już zgłasza się stosunkowo znaczna liczba ciekawych. Zresztą nie łudzę się, nie lekceważę trudności, a jeśli się nimi nie zrażam, to dlatego, iż wierzę, że ani mnie, ani kolegom moim nie zbraknie tego wytrwania, które szanowny pan tak słusznie nam zalecasz. Tymczasem dziękuję raz jeszcze za nadesłany rękopism i polecając się łaskawej pamięci, zostaję ze czcią i uszanowaniem. Henryk Sienkiewicz. Warszawa 8 stycznia 1882. Szanowny panie. Szkoda, że nie dostaniemy już żadnego wyjątku z książki krajobrazów, bo ten, któryśmy drukowali, jest wspaniały. Co do mnie osobiście, przepadam za takimi rzeczami. Opis szanownego pana jest taki wspaniały, wyniosły i surowy, jak same góry. Może by można dostać jeszcze choć cokolwiek, może coś z lasów lub stepów. Przepraszam najmocniej, że napieram się jak łakome dziecko, ale istotnie jestem łakomy. Co do listów z Niemiec, pośpieszam zgodzić się. Honorarium półroczne poleciłem wysłać. Wyślą jutro. Tak jest, najdogodniej. Pierwszy list odebrałem w tej chwili. Idzie jutro do odcinka. Pragnąłbym bardzo usłyszeć słówko opinii szanownego pana o artykułach naszych, zatytułowanych z powodu ostatnich wypadków. Tu bardzo się podobają. Zostaje ze czcią i uszanowaniem. Henryk Sienkiewicz. Warszawa, 15 kwietnia 1882. Szanowny panie. Lubowski przesłał mi list Szanownego Pana. Najchętniej zgadzam się na tom z mniejszymi powiastkami i najmocniej o nie proszę. A jeżeli dotąd nikt mnie nie uprzedził, to je niniejszym listem zamawiam. O warunki ułożymy się łatwo. Czekam w tym względzie wskazówek. Tak dawno pragnęliśmy mieć jaką powieść Szanownego Pana, że list jego z miłą propozycją jak z nieba nam spada. Gdyby tylko można, jak najprędzej. Po obartku zwycięzcy, który jest dość podławy, mówiąc między nami, nie mamy nic i chyba musielibyśmy się ratować przekładami. O pośpiech naprzykrzam się i z tego powodu, że nie chciałbym, aby druk obiecanych obrazków przypadł na lato. Zostaje z prawdziwym uszanowaniem Henryk Sienkiewicz. Do Edwarda Lubowskiego. Warszawa, czwartek, 15 grudnia 1882 Kochany Edwardzie, zgodzę się tylko na taki układ, na mocy którego panu Antoniemu Wrotnowskiemu nie będzie służyło prawo absolutnego weto nie tylko względem twoich lub moich artykułów, ale względem niczyich. Jak to już z tobą mówiłem, mogę się zgodzić jedynie na przyznanie panu Wrotnowskiemu prawa wstrzymania ważniejszego artykułu odnoszącego się do spraw społecznych, aż do sesji redakcyjnej która może i ma być zwoływana natychmiast i która rozstrzyga większością głosów. Takiej większości głosów każdy może poddać się bez ujmy dla siebie, tak ty, jak ja. Zapewniają mnie wprawdzie być może, że szczerze, iż jest to ostrożność zbyteczna. Przypuszczam i ja, ale ponieważ kontrakt taki pisze się w przewidywaniu możliwych nieporozumień, przyto na wypadek nieporozumień pragnę się obwarować i od tego nie odstąpię. Sino? No. no. Zresztą sądzę, iż żądanie moje, by w redakcji działo się za dość większości, nie pojedynczej osobie, jest zupełnie słuszne, skromne i uzasadnione. W przeciwnym razie, rola moja względem współpracowników byłaby nieokreślona, a raczej określenie głupia, bo mogłoby się zdarzyć, iżbym komuś powiedział, że artykuł jego jest przyjęty, a potem musiałbym oświadczyć, że jest odrzucony. Nie mogę. Tego nie mogę. Dobrześ zrobił, żeś do mnie napisał, bo po twoim liście podwójnie nie mogę. Ten zaś mój list jest również w twoim ręku dokumentem, a raczej zobowiązaniem się z mojej strony. Na koniec, skoro będziemy wiedzieli, że redakcja de facto et de jure jest w naszym ręku, będziemy mieli eo ipso pewność, że pismo nie będzie ultramontańskim ani arystokratycznym. Inaczej nigdy byśmy tej pewności nie mieli. Nie przewiduję, żeby moje sine qua non odrzucono, ale gdyby nawet certowano się zbyt długo i nudnie, to oświadczę, że mam słowo w... Bo nie myślę ani siebie, ani kogoś gryźć dla rzeczy, bez której ostatecznie tak dobrze jak i ty mogę istnieć. Co do układów z tobą, będę je zawierał ja, nie kto inny. Nie mogę zaś zawierać, póki moje stanowisko nie jest zupełnie upewnione. Ściskam cię serdecznie, Ha Sienkiewicz. Kalten Lloyd-Gaben, 18 czerwca 1887. Przede wszystkim dziękuję i tobie, i wszystkim na liście podpisanym za pamięć o mnie. Dawno bym odpisał, gdyby nie moja robota i nieobowiązkowe kuracje, które czas zajmują zupełnie. Przyjechali przy tym z Wiednia znajomi i zabierali mi te wszystkie wolne chwile, jakie między pisaniem, pławieniem się i koniecznymi spacerami mieć mogłem. Obecnie już się nie kąpię. Wytrzymałem sześć tygodni, bez rezultatu, a z przykrością niepomierną, bo ciągle było zimno, dżdżysto i ponuro. W Kalten będę siedział dalej. Tylko w lipcu wybieram się do Warszawy na parę dni. Nie ciągnie mnie żaden interes, tylko po prostu tęskno mi za Warszawą i za wszystkim, co mnie do niej wiąże, a jest tych węzłów nie mało, nawet poza ludzkimi stosunkami. Wybiorę się po ukończeniu tomu pierwszego, a raczej części pierwszej pana Wołodyjowskiego, bo to będzie, właściwie mówiąc, dwie powieści, nie dwa tomy. Dlatego wolę nazywać je częścią pierwszą i drugą. Pominąwszy, że mi się ten podział lepiej nadaje, pozwoli mi on za jedną drogą na dłuższą przerwę, więc czasem myślę o miłej zawsze o stędzie, na sierpień czyli na koniec sierpnia. I gdybym znalazł towarzysza, może bym się wybrał i wracając o Paryż zawadził. Nie na długo, ale na jaki tydzień. Będzie czas o tym pogadać, jak się zobaczymy. Tymczasem suszę mózg i piszę. Druga część ozwie się wojennymi surmami i hukiem dział. W pierwszej nie ma ani jednego uderzenia szablą. Chyba na żarty. Nie wiem, czy to wyjdzie na dobre bajce i bajowi, ale ci, co narzekali na zbytni rozlew krwi, będą mieli czegoś im chciało. Nawiasem powiem, że tak bym chciał skończyć cyklus i wziąć się do powieści nowożytnej, że nie wiem, czy pragnę więcej zdrowia, czy tego końca. Do pracy zupełnie przedmiotowej trzeba być, moim zdaniem, zupełnie szczęśliwym, czuć skrzydła i mieć absolutną swobodę myśli. Wówczas cię przedmiot napełnia, przejmuje, i oddajesz mu się całkowicie, i wzbijasz się jak chcesz. Ale gdy coś gryzie albo dolega, to trzeba brać świat współczesny, bo pisząc o takich ludziach, jakimi sami jesteśmy, łatwiej wypluć coś z tego, co się w głowie i w sercu zapieka, i wówczas robota jest mniej przymusowa, a szczersza. Nie wiem, czy słyszałeś, że był tu u mnie w kalten wacek szymanowski i piłował mnie przez cały dzień z bajeczną wytrwałością. Nie mógł nic ze mnie wydostać i musiał poprzestać na zapewnieniu, że w zasadzie nie miałbym nic przeciw umieszczeniu kiedyś jakiegoś mojego utworu w kurierze warszawskim. Rzeczywiście, pomijając kwestię zasady, która jest teorią, w praktyce choćbym chciał, nie miałem nic, prócz krakowskiego odczytu, a tego drukować nie chciałem. Samo jednak stawianie kwestii zasady dowodzi mi, jak tam musi iść na udry. Dlaczego ja, ty lub ktoś dziesiąty ma być obowiązany do zasad w kwestii kurierów? Świat się kończy. Co do codziennego, zasadą jest dla mnie Władek Bogusławski, któremu chcę zrobić przyjemność. Zresztą cóż mnie wszystkie kuriery z całego świata mogą obchodzić? Nie to przecie wylazł świeżo z interesów prasowych i dziennikarskich, ażeby zaraz na nowo w nie włazić. Woda w ogóle dość mi służy. Ale w kalten Lloydgeben, nie w dziennikach. Nie myśl, żebym myślał, że jestem nad nimi. Chcę być tylko obok. Pisać, co mi się podoba i gdzie mi się podoba i nie zawracać sobie głowy byle czym. Bo to pewne, że nieraz to, co my, piszący gryzi piórkowie, podnosimy do kwestii zasad, jest tylko cudzym interesem materialnym, któremu służymy ze zbyt wielką gorliwością. Wiedeńska Allgemeine Zeitung. Podaję przekład ogniem i mieczem, a jakiś Praun tłumaczy masę moich rzeczy w peszcie. Chciał się ze mną dzielić pierwszymi sześćdziesięcioma guldenami, a gdym odmówił, przysłał mi bardzo piękny medal, bity na pamiątkę od sieczy Wiednia, współczesny. Był u mnie Smulski i świstał nade mną, jak ten świszcze, jak świszcze. Dickens kupiłby go na wagę złota. Nudna zresztą figura. Polaków w kalten moc. Był raczyński. Bardzo miły i sprytny, ale już wyjechał. Są zamojscy z Paryża, z Cypio. Był u Miastowski z żoną, Didomo Sadowską. Jego poznałem, jej nie poznałem. Do Wiednia czasem jeżdżę dla obiadów. Wiesz, że byłem w abacji? Z początku był ze mną doktor Herring, ale potem żaden magnat w chrześcijaństwie nie nudził się tak jak ja. Dzieci moje są tu. Jak te panie obcałowują Henryka Sienkiewicza, nie wyobrazisz sobie. Szkoda, że syna, nie ojca. Zresztą kto wie, czy to nie wszystko jedno, bo syn jeszcze nie może, a ojciec nie wiadomo. Żyje zawsze w takiej czystości, że już zapomniał, na czym to polega. A propos hipotensów, uściskaj tam ode mnie tych, których nazwisk pisać ci nie potrzebuje, bo litania byłaby za długa. Ściskaj od brzegu. Tylko umyślnie nie chodź po redakcjach, bo buty zedrzesz. Co słychać z Wintem? Ja tu trochę grywałem z Raczyńskim i Teściową. Zresztą nie mam na nic czasu. Ściskam cię serdecznie, Henryk Sienkiewicz. Do Edwarda Lubowskiego. Kair, Hotel du Nil, 16 kwietnia 1891. Czwartek. Kochany Edwardzie... Zastałem twój list w Kairze, dokąd przyjechałem wczoraj po dwóch tygodniach podróży morskiej, i odpisuję zaraz. Dziękuję ci za pamięć i za wiadomości. Jak widzisz, wyniosłem całą skórę z Afryki, choć niewiele brakło, abyłbym ją tam zostawił. Miałem paskudną febrę, której dostałem w głębi lądu. Na szczęście przy końcu łuku, a raczej koła, które zatoczyłem z bagamojo pod górę Pongwe. Czułem doskonale, że idzie o tę wyżej wzmiankowaną skórę, i że jeśli zaraz nie wrócę, to pójdę pod baobab. Więc choć byłem na pysznym terytorium myśliwskim, wróciłem zaraz. Był do zrobienia jeszcze jeden cały marsz do Bagamojo i w gorączce, prawie w malignie, musiałem pyrgać przez błota, boso. Jeszcze sześć godzin od piątej rano do jedenastej, w straszny, niewypowiedziany upał. Potem byłem w misji przez trzy dni. Potem w szpitalu w Zanzibarze, przez dwa tygodnie, gdzie mi było pysznie. Potem siadłem na statek, na którym tego samego wieczora umarł Anglik, piąty z rzędu w ciągu dwóch tygodni, który był moim kolegą szpitalnym. I na statku jużem był pewny, że się nie dam, bo i powietrze inne, i trochę powiewu, choć jeszcze żar wielki. Teraz jestem względnie zdrów. Polowania popsuły mi się przez chorobę, ale jednak nastrzelałem się do hipopotamów do woli. Jeden szarżował na łódź i popełniłem gapiostwo niedodarowania. Oto przyłożywszy mu strzelbę prawie do uba, ciągnąłem za cyngiel lufki poprzednio wystrzelonej. Już w sekundę później mój hippos był pod wodą. Byłbym go i tak nie dostał, bo to takie żywotne, że z przestrzelonym mózgiem żyje jeszcze Bóg wie jak długo i zdychał jaką mile dalej. Ale swoją drogą, jestem dotychczas zły na siebie. Krokodyla jednego zabiłem z brzegu w rzece Wami. Antylopy widziałem o 500 metrów, bawołów wcale lwa słyszałem raz w nocy. Miałem dwudziestu porterów, poczciwych murzynisków z kościami, patrzących w oczy i gotowych na każde skinienie. Lubię czarnych ogromnie, a nie cierpię Arabów. Kraj widziałem piękny, gąszcza pyszne, drzewa ogromne. I w ogóle jestem kontent z podróży. I co powiem, że mimo febry, pojechałbym tam chętnie jeszcze raz w życiu. Misjonarze przechodzą imaginację. W Bagamojo Niemcy robili masę trudności. To, że jest wojna, to, że nie ma porterów, to, że nie mogąc brać odpowiedzialności, nie mogą dać i pozwolenia, etc., etc. Na nieszczęście Wisman, który jest tęgi i ucywilizowany człowiek, nie wyłonił się z Masaj. Więc w baga mojo były tylko takie sztywne prusaki, z których każdy ma się za wielkorządce. Wysłuchałem spokojnie, co mi mówiono o tym, że nie mogą dać pozwolenia, i na koniec pokazuję mój list, w którym był po prostu rozkaz, by panu Henrykowi Sienkiewiczowi nie robić trudności, dać pomoc, etc. A w takim razie niech pan przyśle jutro po pozwolenie. Na co ja bardzo grzecznie, czy pan nie sądzi, że ono jest zbyteczne? I nie posłałem. I poszedłem sobie jakby nic. Zresztą, istotnie pozwolenie z bagamojo jest głupstwem, bo zaraz za miastem zaczyna się kraj bezludny. Ale gdyby nie list od kościelskiego, mogliby byli zabronić mużynom najmować się do mnie za porterów. Przywożę kościelskiemu za to laskę ze skóry hipopotama. Do Warszawy nie przyjadę zaraz. Muszę posiedzieć z dziećmi i trochę się wysapać. Zresztą Powiedz szczerze, czy nie lepiej mieć febrę nad kingami, niż się kręcić w tych ciasnych stosunkach literackich, które opisujesz sam tak czarno? Tym widzisz, tłumaczy się moje latawiectwo. Zastałem tu listów kopę. Powiedz państwu Krasińskim, że pisałem do nich z Zanzibaru dwa razy. Może ich listy nie doszły, bo jakiś statek rozbił się na Morzu Czerwonym. Napisz mi słówko do zakopanego, co tam w ogóle słychać w Warszawie. I jeszcze jedno. Ja do ciebie piszę jak do przyjaciela. Nie dawajże, mój drogi, żadnych wiadomości ani wyjątków z tego listu na reportę. Ja tak tego nie cierpię. Uściskaj Henkiela, Bogusławskiego. Pokłoń się bardzo serdecznie państwu Krasińskim i wszystkim znajomym. Ściskam cię. H.S. Wiedeń, 2 kwietnia 1892. Kochany Edwardzie... Widzisz, że odpisuję, choć nie zaraz, bo mnie brzuch bolał, bo się pakowałem, wyjeżdżałem, etc. Cóż ci powiem? Przede wszystkim śmiej się z tego, że mi się ktośkolwiek podoba, że się żenię, etc. Podobają mi się niewiasty w ogólności, im która ładniejsza, tym więcej, ale stąd do orzenku daleko i ani mnie, ani nikomu się o tym nie śniło. Tyle na niedzielę dzisiejszą. Uba widełku dochodziły mnie zewsząd pochlebne słuchy. Chwalił bardzo sztukę, między innymi raczyński. Krytyk nie czytałem, bo ich nie czytuję z zasady ani o sobie, ani o przyjaciołach. Uważam warszawską krytykę za najparszywszą, najnędzniejszą i najpłaskszą ze wszystkich. A wielcy recenzenci od literatury, jeśli czym mi imponują, to swoją głupotą, złą wiarą, małostkowością, jeszcze raz głupotą. Pod tym względem nie znam marniejszego i bardziej małodusznego miasta jak Warszawa. Skoro się pochwaliłeś, niechże i ja się pochwalę. Wyszły przekłady ogniem i mieczem i potopu po angielsku w przepysznym wydaniu, z emblematami, herbami, mapami, złoczonymi brzegami. Podobno robią sukces ogromny, nie taki jednak jak bez dogmatu w przekładzie. Książka jest we wszystkich witrynach. Wszystkie Niemki robią psi-psi do płoszowskiego. Wszyscy czytają, dyskutują, piszą, chwalą, a Polacy pieją. Słowem, ma to tu sto razy większe powodzenie niż u nas i tak samo jest w Niemczech. Kończę teraz nowelkę dla biblioteki, a potem wezmę się do większej rzeczy, dla słowa, o ile z cenzurą nie będzie trudności. Napisz słówko do Kalten Lloydgeben. Ściskam Cię i polecam Bogu i Sławie. H.S. Kraków przed 11 listopada 1893 Zaproszenie. Z lewej strony Konstanty i Helena z Drzewieckich Wołotkowiczowie mają zaszczyt zawiadomić o ślubie swej córki Marii z panem Henrykiem Sienkiewiczem. Z prawej strony pan Henryk Sienkiewicz ma zaszczyt zawiadomić o ślubie swym z panną Marią Wołodkowiczówną, córką Konstantego i Heleny z Drzewieckich Wołodkowiczów. Obrzęd ślubny odbędzie się w Krakowie. W kaplicy Jego Eminencji kardynała księcia Biskupa Krakowskiego dnia 11 listopada 1893 o godzinie 11 rano. 29 kwietnia 1894 Kalten Lloyd-Leben. Kochany Edwardzie, nie wiem, czy zawsze jeszcze królujesz między królami na Danielewiczowskiej, więc piszę pod adresem biblioteki. Słuchaj. Gdyby twoja kaligrafia stała na wysokości twego serca i twoich komedii, byłbyś literatem i to literatem doskonałym. Niestety, tylko wspomnienie Szampoliona dało mi siłę i wytrwałość potrzebną do odcyfrowania mistycznych charakterów twego pisma. Odcyfrowałem je jednak dokładnie i dziękuję ci za twoje poczciwe serce. Twoje bawidełko znam. Widziałem je w Krakowie i dało mi ono dużo do myślenia. Mówię ci jednak poważnie: dzisiejsza moja teściowa jest bardziej niemożliwa i stoi niżej od Twojej przybranej matki, ale moja żona jest lepsza od bawidełka i pod tym względem nie może być porównań. Oczywiście mówię jedynie o wyższości moralnej. Co do Twojej obawy, abym się nie dał wziąć na nowo. Za ciężką, mój drogi, przeszedłem szkołę. I wszystko prędzej jest możliwe niż to, bym odzyskał wiarę i wpadł ponownie w złudzenia, że w tym związku mogę być jeszcze szczęśliwy. Nie wiem, czy Bogusławski i Benni pamiętają, co im powiedział w wigilię mego ślubu, gdy przyjechali do Krakowa na wesele. Że wiem, iż nie będę nigdy tak szczęśliwy, jak byłem z pierwszą żoną. Może przyjęli to wówczas ze zdziwieniem, ale ja już miałem tę pewność i nie mówiłem frazesu dla uczczenia zmarłej, ale to, co czułem istotnie. Nie miałem się myśli cofać, kochałem bardzo szczerze i mogłem dać szczęście takie, jakie dałem pierwszej żonie. Dlaczego się tak nie stało i czy ja w tym wina? Niech to Bóg sądzi. Ja powiadam tylko, że w tych warunkach szczęścia być nie może, nie może być nawet spokoju. I rozwodowi nie przeszkadzam. Ale osobistego szczęścia tak dalece nie wyglądam, że raczej skłonny jestem tym paniom pomagać, nie zaś przeszkadzać. Tymczasem starałem się nie dać zwichnąć ani złamać. Ku czemu użyto wszelkich środków z taką gorliwością, jakby pokruszenie mego zdrowia i mojej zdolności do pracy stanowiło cel równie główny jak chwalebny. Czy im się to udało, to się pokaże. Rozumiesz jednak, że takie rzeczy odbijają się na życiu i zdrowiu. Widziałem, włócząc się po świecie dużo gór, ale takiej niebotycznej góry egoizmu głuchego i ślepego nie widziałem. Pokazuje się, że i w podróży życia trafia się ciągle na rzeczy nowe i tak dziwne, że aż nieprawdopodobne. Mniejsza z tym. Tymczasem piłuję, jak widzisz połanieckich. Potem będę piłował kwowadis. I tak dalej, 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 aż do zamknięcia oczu. Taki brak w perspektywie wypoczynku męczy trochę, ale trudna rada. Latem będę siedział w Zakopanem. Przyjeżdżaj. Nie bardzo w to wierzę, bo cię znam. Strzelisz do ostędy i spłuczesz się nie tylko w morzu, ale i w kasino. Ostrzegam cię też, że w Zakopanem grozi ci niebezpieczeństwo zakochania się w mojej Dzini, która prócz wrodzonych powabów ma jeszcze i ten że naśladując tatusia pisze powieści. Tak sobie od 10 do 14 tomów. Od jesieni będę mieszkał w Warszawie. Ściskam cię serdecznie. H. Sienkiewicz Kalten Lloyd-Geben, 31 maja 1895 Kochany Edwardzie, dziękuję ci za list. Siedzę tu i piłuję. A gdyby ludzie wiedzieli, jak to, co im czytać i krytykować łatwo pisze się ciężko... To by mieli więcej dla piszących współczucia. Mam przed sobą dużo jeszcze pomysłów i obrazów, które, jeśli dobrze zrobię, to będą dobre. Ale te przejścia od sceny do sceny, te klejenia większych rzeczy mniejszymi scenkami, najwięcej mnie zawsze kosztują i najwięcej drażnią. Zawsze podrzędne figury przychodzą mi trudniej niż główne. Wyborne jakoś, ale się literalnie zapracowywam. Aż doktor Winter nic krzyczy. Cóż jednak robić? Za dziesięć dni mniej więcej jadę do zakopanego. Tu przyjechałem literalnie dlatego, tylko żeby pisać. Wyprosiłem się od kuracji, ale swoją drogą zaziębili mnie trochę kąpielami, czy też mokrą bindą, w której gdy się nie leży, a zwłaszcza gdy się siedzi przy otwartym oknie, łatwo się zaziębić. Miałem też Lumbago, ale to już mija. Ludzi tu mało, pogoda doskonała. Całą rozrywkę stanowi strzelnica. Mówiąc nawiasem, wczoraj wygrałem zakład o strzelanie do pudełka od szwedzkich zapałek, bez sznelera, na kroków trzydzieści trzy. Jeśli przyjedziesz do zakopanego, to mnie tam znajdziesz do września. Może się odbije z robotą i będziemy robili jakie wycieczki. Ostrzegam cię z góry, że z Heniem i dzinią, ale upewniam, że lepszej kompanii nie ma na świecie. Pogoda uszczęśliwieni. Deszcz nowa zabawa. A szczebiotania i pytań bez liku. Doczekam się jeszcze, że się wszyscy będziecie kochali w tym literackim dziecku. Krótko mówiąc, męczę się tu robotą jak pies, a w chwilach wypoczynku nudzę się jak żaden magnat w chrześcijaństwie. Mam jednak towarzysza dość miłego i bardzo poczciwego, którego tu poznałem. Kupiłem dla dzieci psa. Pysznego jamnika, czystą karykaturę. W Zakopanem go poznasz. Gasnącego słońca nie czytam, bo tu kuriera nie ma. Czytam Sudermana, La Femme en Gris. Co jest marne. Pierwsza lepsza baba u nas tak pisze. Zresztą siedzę w Rzymie po uszy. Niech cię prowadzą Kastor i Pollux. A bogini Spafos niechaj ci podaruje jaką eunice. Twój H. Sienkiewicz Do Edwarda Lubowskiego Warszawa około 1900 Kochany Edwardzie Odsyłam ci chrobrego którego przeczytałem z ciekawością. Pomysł jest to rozległy. Charakter króla odtworzony z możliwą historyczną wiernością. Ale wierność ta przyniosła utworowi jako dziełu sztuki raczej szkodę. Sprawiła bowiem, że jest ono bardziej udramatyzowaną kroniką niż dramatem we właściwym słowa znaczeniu. Wcielić w akcję dramatyczną działalność polityczną wielkiego człowieka jest w ogóle niezmiernie trudno. Skutkiem czego wpada się zawsze w to, że bohaterowi każe się wypowiadać mniej więcej, obszernie jego zasady i poglądy na sprawy powszechne. Jeśli się tego nie czyni, widz, albo raczej czytelnik, nie zdaje sobie z bohatera sprawy, a jeśli się to czyni, powstają stąd rozumowania i długości, które, jak wyglądają na scenie, to wiesz lepiej ode mnie. Chcąc przedstawić Bolesława, trzeba by go niezmiernie poobcinać. A i w takim jeszcze razie nie trafiłby do dzisiejszych upodobań, albowiem pisany jest dawną metodą. Czy te upodobania się ostoją i czy nie będą z czasem uważane za upadek smaku, to inna rzecz. Ale to pewne, że kto im nie czyni zadość, ten nie może liczyć na powodzenie. A uczynić im zadość nie potrafi żaden pisarz, który przywykł do innej metody i innych literackich tradycji. Ja przynajmniej zupełnie bym się tego nie podjął. I To jest ten jeden z wielu powodów, dla których nie pisuję i nie będę nic pisał na scenę. Jesteśmy starej daty, i trzeba sobie to wyraźnie powiedzieć, aby uniknąć rozczarowań. Są więc długości, są rozumowania i wywody polityczne na scenie to raz. Po wtóre, krytyka zauważyła niewątpliwie, że wszyscy Słowianie, a przynajmniej znaczniejsze osoby krwi słowiańskiej występujące na scenie, są zbyt cnotliwe zbyt bezinteresowne i to jednostronne ich oświetlenie daje im pewną cechę ogólną, wyłączającą do pewnego stopnia indywidualne różnice charakterów i temperamentów. Na koniec właściwy dramat i właściwa akcja sceniczna jest jakby ubocznie przypiętą tylko do przygniatającej wszystko historycznej działalności Bolesława. Spycha on prywatny dramat na drugi plan i odwraca od niego uwagę. A ponieważ dramat dzieli się i tak właściwie na dwa, Sławbor i Dobrogniewa, i drugi Waleklis i Róża, brak przeto jednego głównego ogniska, które by koncentrowało na sobie całą uwagę widza i czytelnika. To o samej budowie dramatu. Co się tyczy języka, jest on poprawny, miejscami piękny i ciepły, ale nie zawsze dostrojony. W ogóle, gdy się pisze o czasach, po których nie pozostały żadne zabytki językowe, trudności są olbrzymie. Wiem coś o tym jako autor krzyżaków. Pozostaje wówczas jedna rada. To jest starać się, by język był jednolity. To jest, aby ludzie nie operowali pojęciami i wyrazami z rozmaitych czasów i epok. Otóż Bolesław i inne osoby dramatu mówią czasem jak ludzie nowożytni, a czasem używają archaizmów z różnych historycznych okresów. Forma na przykład chryst jest dobra, bo wzięta z Boga rodzicy, ale wyraz spyża jest archaizmem z epoki późniejszej. Za Bolesława Chrobrego wpływ języka niemieckiego był jeszcze żaden. Z zaś jest to po prostu szpajze. A więc tylko pozór polski weszła do języka może dopiero w epoce jagiellońskiej. Za Chrobrego żywność w ogóle oznaczano zapewne wyrazem, którego ze względów łatwo zrozumiałych niepodobna by dziś używać, ale który pochodzi od starosłowiańskiego piszcza. Z tego powodu Piotr Kochanowski używa stale wyrażenia picownicy, to jest starający się o żywność. Tak samo Kmieć nie mógł za czasów Chrobrego używać słowa postponować. Nie używają go chłopi nawet i dziś, pomimo długiego wpływu łaciny, zastępując ten wyraz przez mieć za nic lub silniej pomiatać. Takich wyrażeń nieodpowiednich znalazłoby się znacznie więcej i pod tym względem trzeba by chrobrego poddać starannej rewizji. Nie wszyscy wprawdzie tak jak ja mają żyłkę filologiczną i większość krytyków po prostu by się na tym nie poznała, ale po co w dziele mają tkwić błędy, nawet i ukryte? Byłoby jednak dobrze, by takich sztuk istniały całe szeregi i by stanowiły one repertuar teatrów ludowych. Byłoby to nie tylko nauczanie dziejów samych, ale i ich rozumienie. Wiele z tych nauk, które wypowiada Chrobry, przydałoby się i dzisiejszym Polakom, podzielonym nie tylko między ościenne państwa, ale i na wrogie stronnictwa. Ściskam cię. H. Sienkiewicz Do Józefa i Heleny ze Stadnickich Krasińskich Kalten Lloyd 30 października 1889 tak się przyjaźnie gawędziło, że to życie nasze warszawskie z ostatniej zimy stoi mi teraz na tle monotonii tutejszej jak żywe w pamięci. I wydaje mi się jakieś wesołe, pełne ruchu, do dowcipu. Jedne twarze ukazują się za drugimi i czegoś żal, że to minęło tak jak minęło i że się to nie wróci i że nic nie dało się zatrzymać. Bo tak zupełnie rozproszyliśmy się jak stado kuropatw, do którego ktoś strzelił śrutem. Powinniśmy się choć listownie znosić. Zakopane, 20 maja 1890. Szanowna i łaskawa pani, nie wiem jak należy adresować do Dłutowa, posyłam więc do Radziejowic najserdeczniejsze życzenia wszelkich, długotrwałych pomyślności. Dojdą one, idąc taką drogą trochę za późno, ale nie mniej będą szczere, a mam nadzieję, że i równie skuteczne. Święta Helena jest przecież tak wielką świętą, że może wysypywać róg obfitości na swych wybranych nie tylko w dniu 22 maja, ale kiedy jej się podoba. Gdyby zaś łaskawa święta uznała za stosowne powierzyć mnie napełnienie tego rożka, włożyłbym do niego kolejno następujące przedmioty. Pierwszy: flaszeczkę z eliksirem życia, zdrowia i dobrego humoru obrachowaną dla szanownej pani i jej bliskich na okrągłych lat sto. Drugie, dziesięć mil w promieniu radziejowic z borami, gajami, granicami i osadami, oraz skromny kapitalik wystarczający na oczyszczenie wszystkich szlacheckich hipotek w granicach dawnej Rzeczypospolitej. Po trzecie, laury artystyczne dla syna Edwarda. Czwarte, Odmłodzonych królów Kacpra, Melchiora i Baltazara, jako zięciów dla córek z koniecznym przydatkiem myrry, kadzidła i złota. Piąte. Kilka tysięcy wiernych marynarzy, jako świadectwo pożytecznej działalności i sławy pana admirała Józefa Krasińskiego. Szóste. Trzy tomy bez dogmatu, jako wypróbowany środek na wypadek bezsenności. Trudno być hojniejszym. Mógłbym dodać chyba jeszcze rektora. Jako nadwornego apostoła z obowiązkiem nawrócenia wszystkich pachciarzy w dobrach łaskawej pani. Antoniego Donimirskiego jako kariatydę czy też Herkulesa do podtrzymywania balkonów antałka jako puf na kanapę. Ten ostatni potrzebowałby częstego trzepania. Ponieważ jednak oni sami gotowi są do usług, więc nie mogę się nimi rozporządzać. Zważywszy tę mnogość i obfitość darów. Zechce łaskawa Pani wyprowadzić wniosek, że ani odległość, ani ostry klimat zakopiański nie ochłodziły uczuć przyjaźni, z jakimi jestem, i pozostanę tak dla szanownej Solonizantki, jak i dla całego radziejowskiego domu. Załączam przy tym wyrazy wysokiego poważania Henryk Sienkiewicz. Park St. Mor, 28 października 1894. Nigdy nie czułem się tak zmęczony. Zajęło mi 16 miesięcy pracy w warunkach tak nieodpowiednich, że gorszych trudno by wymyślić. Nie chciałem się dać, ale przy dłuższych robotach zawsze tak bywa, że póki się pracuje, póki się idzie siłą pędu i natężenia, a potem następuje reakcja. Tak stało się i ze mną, a w dodatku po raz trzeci w życiu. Za jakie dwa tygodnie zabiorę się do Kwowadis, ale muszę sobie dać przynajmniej takie wakacje, bo nadto jestem zmęczony. Swoją drogą rad jestem, żem skończył Połanieckich. Naprzód książka wydana to jest społeczny czyn, po które włożyłem w tę powieść dużo ludzkiego życia, ludzkiego myślenia. Stworzyłem tam dziesiątki figur, które żyją swoim własnym indywidualnym życiem. Jestem w tej chwili tak zmęczony pracą i influenzą, że myślę, że nie potrafię napisać Quo Vadis. Pociesza mnie tylko to, że takie same wrażenia mam zawsze. Przed każdą większą robotą. Park St. More. 30 listopada 1894. Pusto mi teraz bez Połanieckich, bo się z nimi zżył, a strach zabrać się do kwowaliz. To taka znów ogromna i długa robota. Prolog ogłoszę jednak znacznie wcześniej, przed zaczęciem powieści, żeby się samemu powoli wciągać. Nicea. 1 kwietnia 1896. Niech łaskawa pani mi wierzy, że dałbym dużo za to, by móc spędzić z państwem kilka tysięcy, kilkaset, lub nawet kilkanaście minut w Radziejowicach. Nigdzie bowiem nie było mi tak dobrze i nigdzie nie czułem takiej szczerej życzliwości, a wreszcie nigdzie nie znalazłem milszych ludzi. Zawsze tam miło, gdzie się znajduje prawdziwą przyjaźń i gdzie się ją przywozi. Warszawa, 1 stycznia 1897. Łaskawa Pani: Posyłam życzenia dla łaskawej Pani, pana Józefa, boskich córek i Edzia. Niech wszyscy będą zdrowi, weseli. Niech w Radziejowicach nastąpi egipski urodzaj. Niech wody roją się od ryb, lasy od zwierzyny. Niech w ziemi pokaże się złoto, platyna, węgiel, żelazo i nafta. A łąki pokrywają się kwiatami, choć przez pół tak uroczymi, jak te, które kwitną w domu. Spodziewam się, że to dość. Chyba by jeszcze dodać życzenia, abyście łaskawi państwo zachowali dla swych przyjaciół tyle życzliwości i przyjaźni, ile oni mają dla was. Ale to już jest życzenie egoistyczne.